Dziękuję tutaj za odpowiedzi, że mnie słychać i że mnie widać. Gdybyście Państwo mieli problemy, to oczywiście zapraszamy na Facebooka. Chwilkę jeszcze poczekamy, żeby nam się pokój zapełnił. Chciałabym, byśmy wszyscy byli razem od samego początku i zaczęli też w tym samym momencie, więc proszę tylko o potwierdzenie, słychać, widać, wszystko działa. Straszny pogłos. Ja na szczęście będę mówiła krótko, więc może nie będzie tak dużo tego pogłosu. Zapraszamy. Jeszcze jakąś minutkę poczekamy. Jeszcze nie dostałam informacji, że na Facebooku wszystko działa. Jak tę informację dostanę, to po prostu oficjalnie zaczniemy. Poproszę tylko tutaj koleżanki, które wspierają nas od kuchni, żeby dały nam znać, czy jest już transmisja na Facebooku. O, jest, dostałam informację, że już jesteśmy na Facebooku, także myślę, że Państwo będziecie wchodzić do pokoju. Wszystkich serdecznie Państwa witam, ale zaczniemy już oficjalnie nasze ostatnie webinarium, które organizujemy w ramach kursu Szkoła w sieci, czyli jak prowadzić i organizować zdalne nauczanie i uczenie się. To jest taki kurs, który uruchomiliśmy na początku kwietnia w ramach programu Szkoła Ucząca się dzięki wsparciu Polska Amerykańskiej Fundacji Wolności. W dzisiejszym webinarium oprócz kursantów i kursantek, z którymi spotykamy się codziennie na grupach facebookowych i na poprzednich webinarach trzykrotnie, są z nami też osoby z zewnątrz, zainteresowane taką refleksją i spojrzeniem w przyszłość i przeniesieniem tego doświadczenia edukacji zdalnej również do szkoły offline, więc serdecznie witamy wszystkich spoza kursu. Mamy nadzieję, że to, co tutaj dla Państwa przygotowaliśmy, mimo tego, że to jest jednak pewien element cyklu, będzie również użyteczne dla wszystkich. Dzisiejsze webinarium, tak jak powiedziałam na początku, będzie o tym, jak wykorzystać doświadczenie edukacji zdalnej po powrocie do szkoły offline, ale oczywiście my też zahaczymy o te najbliższe dwa miesiące, które nas jeszcze czekają i prawdopodobnie będą to miesiące edukacji zdalnej, ale na pewno to już zupełnie inny kontekst niż ten, który mieliśmy w kwietniu, gdy z Państwem zaczynaliśmy pracować. Moimi gośćmi są osoby, które być może Państwo znacie, a nawet powiedziałabym wręcz, że na pewno znacie. Są z nami Justyna Franczak, która towarzyszy temu kursowi od samego początku i właściwie tylko nie brała udziału w jednym webinarium. Ona jest nie tylko nauczycielką praktyczką, ale również wicedyrektorką, a na dodatek jedną z mentorek w naszym kursie. Animuje też grupę facebookową w tym kursie Szkoła w sieci, ale jest też z nami nietypowy gość, Natalia Boszczyk, która też jest nauczycielką praktyczką, bardzo aktywną, zaangażowaną, jest twórczynią bloga Szkoła Dobrej Relacji, ale jest jednocześnie naszą kursantką, więc jest to taki swoisty eksperyment, ponieważ do webinarium zaprosiliśmy osobę, którą przez ostatni miesiąc wspieraliśmy. Chociaż z tym pewnie można byłoby dyskutować, bo my wszyscy dobrze wiemy, że to jest taka wzajemna wymiana. My wspieramy Państwa, Państwo wspieracie nas swoimi doświadczeniami. Więc to webinarium budowane jest na doświadczeniu praktyków, praktyczek, na doświadczeniu Państwa także, uczestników naszego kursu. I to jest chyba jego największa wartość. Ja szybciutko tylko przypomnę, że ten kurs uruchomiliśmy po to, żeby Was wesprzeć w tej bardzo trudnej sytuacji edukacji zdalnej i poprzez webinaria, zadania, które Państwu zadawaliśmy i interakcje na Facebooku, wspólnie uczyliśmy się lepiej rozpoznawać potrzeby naszych uczniów, korzystać z różnych form wspierania ich w uczeniu się, ale też w budowaniu relacji, w tym korzystania z różnych narzędzi monitorowania postępów w tym uczeniu się. Zastanawialiśmy się, jak najlepiej się z nimi komunikować, ale nie tylko z nimi, również z rodzicami i innymi nauczycielami. Korzystaliśmy z różnych zasobów, choć w tym kursie o zasobach i narzędziach i aplikacjach było rzeczywiście bardzo mało. No i projektowaliśmy wspólnie zadania, które miały angażować uczniów w uczenie się online. Za nami trzy takie moduły, też trzy webinaria poświęcone potrzebom ucznia, zadaniom i ocenianiu. A dzisiaj spróbujemy to wszystko jakoś skonsumować i popchnąć naprzód. Będziemy myśleć o własnym warsztacie pracy, poznamy doświadczenia i pomysły na dalszą edukację zdalną, ale również na edukację offline z wykorzystaniem tego doświadczenia. Będziemy rozmawiać o nowej roli ucznia w procesie uczenia się, o tym, jak ważna jest jego samodzielność,
Spróbujemy też zebrać pomysły na dalsze wspieranie uczniów w procesie uczenia się i przede wszystkim będziemy marzyć, planować i określać cele na teraz i na później, do czego też Państwa zapraszamy. To znaczy słuchajcie nas, ale jednocześnie tutaj na czacie dzielcie się tym, co dalej, tak? Jakby co chcecie, co planujecie, jak sobie wyobrażacie, że te najbliższe 2 miesiące będą wyglądały oraz czego ewentualnie byście potrzebowali. I już tradycyjnie, bardzo szybciutko chciałabym podsumować to, co się wydarzyło w ostatnim tygodniu. Po webinarium o ocenianiu zajmowaliśmy się ocenianiem. I tutaj chciałabym takie 4 główne refleksje przytoczyć. To są Państwa refleksje, tak? Takie nasze wnioski ogólne na temat tego, czym się Państwo dzieliliście w kursie. I to, co dało się nam najistotniejsze, to taka refleksja, że ocenianie to jest taka okazja do budowania relacji, lepszego poznawania ucznia, jego możliwości i potrzeb. To jest tak bardzo koresponduje z tym pierwszym webinarium, w którym profesor Pyżalski tak mocno mówił o dobrostanie ucznia i o relacjach. Były oczywiście też refleksje o tym, co się nie sprawdza w ocenianiu i tutaj te gorzkie refleksje najczęściej dotyczyły oceniania sumującego. Czas edukacji zdalnej był taką dla Państwa okazją docenienia innej oceny niż ocena sumująca. I w tym aspekcie patrzyliśmy na ocenianie jako na coś, co ma ucznia motywować do uczenia się. I nie jest to ocenianie sumujące. Rozmawialiśmy też o ocenianiu kształtującym, o tym, jak bardzo buduje współpracę nie tylko z uczniem, ale również z nauczycielem, jak się pojawia dzięki niemu chęć poprawy błędów i poczucie docenienia. Ale jak jest też okazją do nawiązania takiej nowej relacji z uczniami, to wychodziło zwłaszcza też w tych grupach wczesnoszkolnych, gdzie bardzo, bardzo mocno było widoczne to zaangażowanie rodziców i też to, jak bardzo w ten proces uczenia się swoich dzieci wchodzili. No i też ważna była taka refleksja o sobie w tym aspekcie oceniania. Mówiliście Państwo, że jest to wciąż dla Państwa trudne i wymaga czasu i czasem trzeba o to walczyć w szkole, być może nawet czasem z uczniami i z rodzicami, ale jednocześnie ta sytuacja pokazała, że można oceniać inaczej i że to inaczej oznacza po prostu lepiej. I to jest mój ostatni slajd na dzisiaj w tej części i za chwilkę już zaproszę Natalię, żeby się podzieliła swoim doświadczeniem. Natomiast chciałam tylko jakby wyjaśnić, że w trakcie tego miesiąca Państwo stawialiście mnóstwo, nie tylko Państwo i nie tylko polscy nauczyciele, nauczyciele z całego świata zadawali sobie mnóstwo pytań, mają wciąż dużo niewiadomych, zastanawiają się nad wieloma aspektami uczenia się, obecności w szkole. My nie na wszystkie te wyzwania odpowiemy. Te wyzwania dotyczą w ogóle podejścia do nauczania, warsztatu pracy, uczenia się uczniów, relacji z uczniami, czy też budowania na nowo szkolnej wspólnoty. My skupimy się na 2 aspektach, na warsztacie pracy nauczyciela i na uczeniu się uczniów, a w szczególności na rozwijaniu u nich odpowiedzialności i samodzielności, albo wzmacnianiu tego, co się rozwinęło w czasie tej edukacji zdalnej. Jest już z nami kolorowa Natalia Boszczyk. Ja oddaję Natalii głos, znikam, zapewniam, że teraz będzie mnóstwo praktyki, doświadczeń, marzeń i planów. Po Natalii pojawi się Justyna, a ja z Państwem będę rozmawiać na czacie i pojawię się jeszcze na końcu, proponuję Państwu różne kierunki rozwoju i współpracy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Sylwio. Dobry wieczór Państwu. Bardzo miło. Cieszę się z mojej tutaj obecności i kontaktu wirtualnego, ale jednak z Państwem dzisiaj na tym webinarze. Jest mi niezmiernie miło, że mogę się podzielić swoimi doświadczeniami z tej przygody edukacji zdalnej, chociaż mam wrażenie, że już chyba wszystko zostało powiedziane. Natomiast no, liczę na to, że takie spojrzenie, znowu praktyka, znowu podzielenie się jakąś osobistą perspektywą może zainspirować do jakichś poszukiwań i też zainspirować do przeniesienia pewnych rozwiązań w inny sposób na swój grunt, do swojej rzeczywistości szkolnej. Jak zaczęłam się zastanawiać nad tym, w jaki sposób ja wykorzystam to doświadczenie edukacji zdalnej w przyszłości, czy co jeszcze teraz chcę wykorzystywać i co wykorzystam w nauce już w murach szkolnych, to ja nie ukrywam, że
poczułam się mocno przytłoczona, bo tych pomysłów jest bardzo dużo. Tych pomysłów i ciekawych rozwiązań jest wiele. I ja myślę, że jeszcze przede mną weryfikacja, co jest takie najbardziej wartościowe. Natomiast złapałam pewien wspólny mianownik. To były dwie tak naprawdę rzeczy. Pierwsza kwestia to takie pojęcie wpływu. Na co ja mam wpływ? Gdzie leży moja strefa wpływu? I przyznam, że ta edukacja zdalna sprawiła, że ja straciłam w dużym stopniu to poczucie wpływu. Mam wrażenie, jak wielu z nas, mogą Państwo to potwierdzić lub zaprzeczyć, pewnie każdy troszkę inaczej, ale jednak jak kontaktowałam się również z czytelnikami mojego bloga, to wiele osób mówiło, na co mamy wpływ, na sytuację nie, to jasne, tak? Na rozporządzenia z góry idące też nie, tak? Nie mamy wpływu na technikę, w wielu momentach ona zawodzi. Jest też problem tego, że na wiele rzeczy związanych z naszymi uczniami mamy wpływ, ale na wiele kwestii zupełnie nie, chociażby na sytuację rodzinną i warunki ich uczenia się zdalnego. W związku z tym ja miałam takie momenty włączania się u mnie tak zwanego niedasizmu. Tak, lubię używać takiego pojęcia niedasizm. I nieraz ono też mi się włącza, tak? Założyć ręce, stwierdzić, no nie, no nie da się, no robić, no dobrze, organizować tą edukację zdalną, ale z takim nastawieniem, no, frustracja i niechęć. Czaiło się coś takiego, ale na szczęście jakiś odruch poszukiwania jednak tej strefy wpływu też się u mnie włączył. I ja się zastanawiałam, gdzie leży u mnie ta strefa wpływu. I na myśl przyszła mi książka, tytuł, a raczej podtytuł książki Ani Schulz, której ostatnio słuchaliśmy tutaj u nas, dzieliła się swoimi doświadczeniami. Wartościowa książka Nowa Szkoła, z której korzystam i bardzo mnie inspiruje. Ona nosi podtytuł Zmianę edukacji warto zacząć przy tablicy. I właśnie to miejsce przy tablicy, w tym momencie przy tablicy wirtualnej, w cudzysłowie, to jest miejsce ogromnego mojego wpływu. Ja mam poczucie, że ta przestrzeń jest ogromna, mogę wszystko w niej. I zaczęłam myśleć, co w edukacji zdalnej jest taką przestrzenią wpływu. No i już widzicie Państwo, że po tym pierwszym slajdzie, że to będą relacje. I o relacjach już była mowa, to jest też pierwsza zasada dobrej edukacji zdalnej, tą, którą Państwu proponował OCO i też mi jako uczestniczce kursu. Natomiast ja do relacji podchodzę w taki sposób, no powiedziałabym, ta myśl o relacjach towarzyszy mi cały czas. Tak? Dla mnie same relacje są ogromną wartością, bo też mam wrażenie, że edukacja służy oczywiście przekazywaniu wiedzy, kształtowaniu umiejętności, ale dla mnie ważne jest, równie ważne jest kształtowanie postaw, a już postawy bez relacji, tu już nie mamy szansy wpływania, ale dla mnie również nauczanie, przekazywanie wiedzy, tak, musi być oparte na relacjach i też nie tylko w takim sensie właśnie wychowawczym. Zapytam, co słychać u moich uczniów, dowiem się, czego potrzebują w tej trudnej emocjonalnie dla nas sytuacji, tak, zorganizuję jakąś pomoc psychologiczną. Relacje to dla mnie przestrzeń, która jest również w uczeniu się, tak, wybrzmiało to już też w kursie wielokrotnie, ale no, ja chciałabym dzisiaj pokazać, jak na co dzień właśnie w uczeniu się uczniów ja jednocześnie buduję relacje, bo to wszystko wyciągam i rozwijam, mam plan, mam marzenie rozwijać wiele z tych pomysłów w edukacji w murach szkoły, rozwijać i usprawniać, bo mi edukacja zdalna przede wszystkim dała taką lekkość, niesamowitą swobodę w kwestiach, które dotychczas były trochę problematyczne, tak? Nie były niemożliwe, ale jednak problematyczne. I to, co Państwo widzicie na środku, takie hasło, że wszyscy jesteśmy wspólnotą uczącą się i współpracującą. Ja wychodzę z doświadczenia edukacji zdalnej z taką refleksją, bardzo budującą refleksją, wręcz aż jakiś entuzjazm jest we mnie, jak sobie to uświadomiłam, tak? Że właśnie taką wspólnotą jesteśmy. Uczniowie między sobą, ja jako nauczyciel z uczniami, ale ja też nauczyciel z rodzicami,
ja jako nauczyciel z innymi nauczycielami. No i też mam wrażenie, że sporo mam takich refleksji na temat mojej relacji z samą sobą jako nauczycielką i o tym chciałabym powiedzieć, jak starczy czasu na sam koniec. Dobrze, pierwsza kwestia, na której chciałabym się skupić, to uczenie się uczniów, a właśnie relacje. W jaki sposób gdzieś u mnie w edukacji zdalnej to się te dwa pojęcia się skleiły i w jaki sposób ja wdrażałam przy uczeniu się tą relacyjność. Znaczy taka pierwsza myśl w związku z odwróceniem pewnym ról, nie całkowitym, ale jednak ta sytuacja, w której ja stałam się uczennicą, uczennicą, która nie wie, która musi się nauczyć, która pyta uczniów, która mówi uczniom, nie wiem, ratunku, nie mam pojęcia, pomóżcie, Tomek, Wojtek, Janek, pomóżcie, napiszcie, tak? Taka sytuacja doprowadza do tego, że ja już nie mogę być tym belfrem, którym na co dzień rzadko bywam, ale nieraz mam tendencję do wpadania w taki ton belferski, do takiego dyrektywnego narzucania. Ja przyjdę, ja mam pomysł, ja mam konspekt, ja mam plan, zrealizujmy, tak, ja potem to sprawdzę, ja rozliczę, ja skontroluję. Ja już nie muszę być żandarmem, ja w ogóle nie mogę być, tak? Bardzo trudno jest mi być teraz w edukacji zdalnej żandarmem. I to jest piękne, dla relacji to jest piękne, mam wrażenie, bo podmiotowość w relacji jest podstawą dobrej właśnie więzi, tak? W związku z tym to bardzo ważne, że ten uczeń stał się podmiotowy, to są zupełnie nowe role. Taką metodą, którą na co dzień stosuję, jeśli chodzi o uczenie się uczniów, najczęściej jest to lekcja odwrócona. Flipped classroom, tu się pojawiało to pojęcie też bardzo często. I moi uczniowie też nabrali takiego poczucia, że mogą być ekspertami, że mogą na jakiś temat się wypowiedzieć, że przed lekcją już wiedzą tyle co ja, a często więcej niż ja, zaskakują mnie, bo też mają zadanie, żeby mnie czasem zaskoczyć, także wyszukują informacje, których na przykład ja nie miałam albo nie pamiętałam o czymś. To jest piękne i to też buduje relacje, wznosi je chyba na zupełnie, mam wrażenie, inny poziom. Razem z tym, z tą podmiotowością i przekazaniem odpowiedzialności uczniowi idzie też takie hasło, że uczeń uczy się samodzielnie. I ja bym się zgodziła, że samodzielnie, ale to nie znaczy, że sam. Wydaje mi się, że to moja rola nie kończy się w momencie, tak jak daję zadanie, które uczeń gdzieś poza lekcjami online realizuje. I to też doświadczenie zaraz szybko pokazało, że nie kończy się ta moja rola. Moi uczniowie od razu zaczęli wykorzystywać różne drogi kontaktu ze mną, żeby dopytać, żeby uściślić, żeby się upewnić, tak? I to piękne. Ja mam wrażenie, że to piękne, że jestem tak przydatna, że mogę tak mądrze wspierać, towarzyszyć, być właśnie w relacji jako taki stojący gdzieś z boku ekspert, pomocnik, taka pomocna dłoń. To też ważne, że edukacja zdalna mi otworzyła oczy, jak wiele tych dróg kontaktu może być, jak bez konsekwencji jest podzielenie się takimi drogami kontaktu jak telefon, tak? Ja przekazuję mój numer telefonu i jeszcze nie zawiodłam się, żeby uczniowie jakoś wykorzystywali ten numer, natomiast usprawnia to naszą komunikację i myślę, że daje im duże poczucie też bezpieczeństwa w sytuacji edukacyjnej, podczas uczenia się. Poza tym też ta samodzielność ucznia, zauważyłam, że ona też nie jest stuprocentowa, bo moi uczniowie mówią otwarcie o swoich potrzebach, że nie wiedzą jak się uczyć, nie wiedzą jak się zebrać, nie wiedzą w jaki sposób się zmotywować, jak rozplanować sobie naukę. I tu też rzecz, którą zbierałam się w edukacji tej tradycyjnej i wreszcie teraz udało się to zrealizować, przygotowałam króciutkie takie kapsułki wiedzy na temat uczenia się. Takie 10, maksymalnie 10-5-minutowe kapsułki, triki, pomysły, hasła związane z uczeniem się. Taka kompetencja, którą mamy na wszystkich lekcjach wszyscy przedmiotowcy, tak,
uczyć jej, kształtować tę kompetencję, ale ciągle nie ma na to czasu. Gdzieś dałam sobie na to przestrzeń, tak? Nie myśląc o realizacji programu, kolejnych tak treści programowych, powiedziałam sobie, to jest teraz bardzo potrzebne. Usłyszałam tę potrzebę uczniów i poszłam za tym. I w prosty sposób tak udało się gdzieś wprowadzić to do naszych zajęć. Także czuję się potrzebna, mimo że już nie taka niezbędna, tak bym to podsumowała. Też ta moja praca z uczniami bardzo pokazała mi, jak no niewiele mogę zakładać, bo i sytuacja się zmienia, i nastawienie uczniów, i wychodzą czy to nowe pomysły cały czas, czy problemy techniczne. Znaczy wiem, że muszę podążać za uczniem, ale nie w takim nawet sensie, żeby dopytywać, co słychać. Znaczy oczywiście, że tak, to też na każdej lekcji zostawiamy sobie taką chwilę, ale wiem też, że w kwestii uczenia się to jest bardzo ważne zapytać i pytać regularnie o te potrzeby, tak? Jak ty chcesz się uczyć, tak? Wysyłam taką ankietę do uczniów, możliwości ankietowania online, tak, mamy ogromne, poczynając od najprostszej ankiety Google'a. Pytanie, jak chciałbyś się uczyć teraz podczas edukacji zdalnej, jak sobie to wyobrażasz, w jaki sposób chcesz być oceniana, oceniany, czego potrzebujesz, co z dotychczas wprowadzonych rozwiązań uważasz za trafne, a co byś zmienił, a jakie masz pomysły na aplikacje ciekawe do wykorzystania, do przetestowania. Więc uczeń jest naprawdę współautorem tutaj, tylko właśnie trzeba za nim podążać. I tu też taką mam refleksję. Była mowa o tym, że my nie mamy możliwości testowania wiedzy, że to trochę mija się z celem teraz przy edukacji zdalnej, ale ja zapytałam uczniów, tak, jak chcieliby zaliczyć jakąś partię materiału, oni chcą napisać test, tak? Oni chcą się sprawdzić, chcą napisać test, chcą takiego typowego zaliczenia. W innej klasie zaproponowałam sporo jakichś zadań kreatywnych, bo mówi się o tym, żeby to uczeń był twórcą, tak, żeby działał kreatywnie. Nagraj podcast na temat wiersza Szymborskiej, przygotuj teledysk, który był ilustracją do utworu, tak? Stwórz jakiś zainspirowany tekstem kolaż zdjęć, czy przeprowadź jakiś wywiad. Nie wszyscy uczniowie czują się pewnie w takich kreatywnych zadaniach. Tak? I znowu, czy mogłam coś zakładać? Nie powinnam była założyć, że to będzie coś dla każdego ucznia. Są uczniowie, którzy potrzebują zrealizować cele tak edukacyjne w jakiś prostszy sposób, mniej kreatywny. I to jest właśnie też dla mnie nauka, żeby być no, niezmiernie elastycznym i cały czas za tym uczniem podążać, bo też uczniowie mi powiedzieli, zapytałam, co z tej edukacji zdalnej byście wzięli, co wam się podoba? Że mamy wybór. Że mamy większy wybór, że kiedy prosimy panią o więcej zadań, to pani daje. Tu zresztą komputer mój okazał się jakimś sezamem. Ja nie wiedziałam, że przez tyle lat zgromadziłam jakieś takie zasoby edukacyjne, więc zachęcam wszystkich państwa do przeszukania komputera, bo można się zdziwić i ucieszyć bardzo. I to wykorzystuję. Drugi uczeń mówi, ja poproszę mnie, ja bym chciał tak mniej, bo wreszcie mam czas, żeby moje pasje rozwijać, tak? I też nie chcę dużo, więc takie stwierdzenie, zostawmy uczniów, nie dawajmy za dużo zadań, niech rozwijają pasje, nie wszyscy tego potrzebują. Tak? Mam ósmą klasę, która zadaniowo podchodzi, wierzą, egzamin będzie, trzeba się przygotować, potrzebujemy zadań, tak? I ciągle dosyłam coś nowego i pomagam im w rozwoju w ten sposób. Także takie, no, cały czas podążanie za tym, czego ty, uczniu, potrzebujesz, tak? Ten uczeń jest w centrum. Odkryciem bardzo ważnym, jeśli chodzi o to uczenie się uczniów, jest też takie hasło, że nauka może być frajdą. To Jesper Juhl, duński psycholog, powiedział w jednej z książek, że wszyscy boją się chyba tego, że nauka może sprawiać frajdę, tak? Że szkoła może sprawiać frajdę. I frajda może być z ciekawych zadań edukacyjnych, o których już tutaj mnóstwo słyszałam. Ja kolejne tak inspiracje dodałam do swojego zbioru z naszego kursu, ale ta frajda i ta przyjemność może też pochodzić z czegoś takiego, że nauka może być też wygodna, że my możemy zadbać o swoje potrzeby wszelkie, tak?
czym możemy być najedzeni, tak, możemy pić, możemy siedzieć w wygodnym fotelu, mamy zaoszczędzony jakiś bieg, wstawanie wczesne, tak, to było odkrycie wielkie dla mnie i dla uczniów moich, oni to podkreślają również, że to jest piękne, że ta nauka się stała taka przyjemna, po prostu przyjemna. Dbanie o humor, dbanie o dobry nastrój, tak? Jakoś, czy ta właśnie internet, jakiś taki online'owy jakiś luz tego, że siedzimy w domu, tak? To sprawia, że i my się i przebieramy na zajęciach, tak? Zakładamy jakieś kapelusze, maski. Po to tylko, żeby było wesoło i po to, żeby też być prawdziwym, tak? Troszeczkę pozwolić sobie na więcej. I też taka otwartość na to, co nowe, tak? W momencie, kiedy jest przestrzeń i ochota ze strony uczniów, ja proponuję jakieś aplikacje tylko po to, żeby coś sprawdzić. A słuchajcie, spróbujmy tak. A znalazłam coś takiego, uczniowie też coś proponują. No to spróbujmy, to zróbmy to w tej aplikacji, to przygotujmy tę prezentację inaczej. Także takie próbowanie. Tego też w szkole mam wrażenie, że może wynikało to z przekonań, gdzieś czegoś takiego, takiej otwartości nie było. Kolejną rzeczą jest ocenianie uczniów. Ja na co dzień oceniam kształtująco. Większość moich ocen to są oceny kształtujące. Też to wynika z moich umów z uczniami. Natomiast tutaj zaproponowałam uczniom taką zabawę w poszukiwanie dowodów ich uczenia się. To prosta rzecz, bo to z jednej strony jakby ok, zeszyt, można to realizować właśnie przygotowując z uczniami, tak, czy wspierając ich tworzenie okej zeszytu. Ja w moich starszych klasach, siódmych, ósmych klasach i w liceum nie stosuję okej zeszytu w tym momencie, ale zaproponowałam uczniom takie polonistyczne portfolio. To też buduje i ich motywację, i relacje między nami, bo no są zmotywowani do tego, żeby gdzieś zaskoczyć, żeby pokazać, bo przecież podkreśliłam im, że te dowody uczenia się to nie mają być tylko karty pracy, tak, czy jakieś refleksje z lekcji, do czego na Classroomie zachęcam, bo każdy uczeń ma swój plik z takimi refleksjami po każdej lekcji, różnymi metodami, czy to zdań niedokończonych, czy jakieś inne sposoby na podsumowanie i takie stwierdzenie, czego ja się nauczyłem, czego ja się nauczyłam po dzisiejszej lekcji, co mnie zastanowiło, co mnie oburzyło, zdziwiło. Ja mam też w to wgląd, ale też podkreśliłam im, zaskoczcie, pokażcie, że uczycie się też oglądając film z rodzicami. Pokażcie, że słuchając jakiejś audycji, oglądając coś na YouTubie, tak, czytając po prostu dla przyjemności, że też się uczycie i to zainspirowało, to gdzieś się podoba, tak? Bo ta nauka okazuje się być wokół nas, tak? Poza tym ja mam takie poczucie, że jestem wyjątkowo blisko uczniów, przez to, że mam tyle sposobów na kontakt, na dawanie informacji zwrotnej. Można powiedzieć, no ale to w normalnej edukacji też była taka możliwość. No właśnie. Ta potrzeba, tak, stała się matką wynalazku. Okazuje się, że w przeciągu pół godziny uczeń jest w stanie przesłać mi pracę, poprosić o komentarz, jestem w stanie go wysłać messengerem. Za chwilę uczeń 15-20 minut przesyła poprawioną pracę, ja zerkam, dzwoniamy się, stwierdzamy, jakie wnioski wyciągamy, co jeszcze należałoby dopracować, jaka refleksja płynie z tej, z tego doświadczenia, tak. Jestem jakby w tym procesie uczenia się. Ja widzę postęp ich z chwili na chwilę, tak? Mam dostęp do tego, co się z tymi moimi uczniami dzieje. Jakoś stało się to dla mnie bardziej przejrzyste. I relacje między uczniami. Ja nie będę chyba tego tematu rozciągać, ale ja jeszcze chyba mam wrażenie, że będzie o tym dzisiaj, ale ja mam taką refleksję, że te relacje też weszły na inny poziom. I że chociażby praca w grupach, gdzie dla mnie zawsze propozycją jest praca w grupach, bo mam uczniów, którzy bardzo nie lubią tej formy pracy, tak? I oni mają wybór, mogą pracować indywidualnie, ale praca w grupach też wchodzi na zupełnie inny poziom, bo mam wrażenie, że uczniowie
gdzieś odnaleźli w tym, że no nie są jakoś kontrolowani pracując w grupach. Mają tą przestrzeń, żeby coś porobić poza lekcją i widzę to nawet w edukacji moich dzieci, które chodzą do szkoły podstawowej, do młodszych klas, to też się sprawdza, tak? Też mogą współpracować nawet telefonicznie poza zajęciami zdalnymi i to też spełnia funkcję właśnie taką silnie budującą grupę, wspólnotę. My wprowadziliśmy też rozwiązanie, stworzyliśmy taki ekorytarz, bardzo się w naszej szkole to sprawdziło. Jest to po prostu grupa na portalu społecznościowym, ale wyjątkowo potrzebna okazało się gdzieś na próbę, na początku, w marcu jeszcze zostało to wprowadzone, no w tej chwili hula, bym powiedziała, młodzież i nauczyciele. To jest bardzo ciekawe, że to nie jest grupa, gdzie jest jakiś administrator w mojej postaci, ja kontroluję, tak, patrzę, co tam jest pisane i młodzież coś pisze albo nie. Wszyscy się angażują, tak, wszyscy coś linkują, wszystko to, ta grupa żyje, tak, tam jest i wiele śmiechu, tam jest dzielenie się swoją prywatnością, jakimiś backstage'ami tak zwanymi, jak wygląda ta edukacja od tej strony, poza kamerą, tak. W tym momencie królują zwierzęta domowe, ciągle się czymś dzielimy. Wspominamy tam szkołę, dyskutujemy, dzielimy się informacjami. Dla uczniów to jest też bardzo ważne, żebyśmy my jako nauczyciele się dzielili informacjami. Też wielu nauczycieli się zaangażowało. Zorganizowaliśmy w ramach tej grupy akcję Posiłek dla Medyka. Jedna z naszych nauczycielek szyje maseczki, poza tym wspiera medyków w szpitalach. Zbieramy pieniądze. Mam wrażenie, że wspólnota szkolna weszła na zupełnie inny poziom w tym momencie i wiem, że takie rzeczy też w młodszych klasach są organizowane, to jest jakieś dzielenie się na padlecie swoimi jakimiś dziełami, tak, spostrzeżeniami, refleksjami. O tym już sporo było, mam wrażenie, jeszcze pewnie będzie więcej na dzisiejszym webinarze. Następną kwestią, do jakiej ja bym jeszcze chciała się odnieść, jest no, mój warsztat pracy, refleksje dotyczące mojego warsztatu pracy, a w nim moje relacje z rodzicami. No i tutaj, jak dla wszystkich chyba z nas, ten moment wejścia w edukację zdalną to był moment takich dużych turbulencji, mam wrażenie. Mam wrażenie, że czy te relacje były dobre, czy złe, to życie powiedziało, sprawdzam. I no i cóż, dla mnie wnioski są budujące, muszę powiedzieć, chociaż też nie było sytuacji pełnych napięcia. Natomiast gdzieś mam takie przekonanie, że to ja jako nauczyciel jestem odpowiedzialna za jakość tego kontaktu z rodzicami, że rodzic nie musi mieć kompetencji komunikacyjnych, że to ja jako nauczyciel powinnam te kompetencje mieć i powinnam szukać możliwości rozwoju tych kompetencji. I to ja wychodziłam, nawet jeśli komunikacje, które szły od rodziców, nie były pełne empatii, pełne życzliwości, to jednak wychodziłam z taką życzliwością. Przynajmniej starałam się założyć, że rodzic pisze do mnie, bo najlepiej jak potrafi, chce dbać o swoje dziecko. Być może nie ubiera tego w odpowiednie słowa, ale stara się zaspokoić bardzo ważne potrzeby jakieś swoje dziecka. Tak? I jak włączyłam sobie takie myślenie, to jakby zupełnie inaczej ta komunikacja przebiegała. Też zdarzyło mi się, że gdzieś już przytłoczona ilością maili i wiadomości od rodziców już nakręcałam się wewnętrznie, tak? Już sobie wymyślałam w głowie, o co to tam może chodzić, czego znowu ci straszni, roszczeniowi rodzice chcą i nagle stop. Nie można kręcić sobie takich filmów, trzeba się dowiedzieć, o co tak naprawdę chodzi. Tak? I też uruchomiłam przeróżne formy kontaktu dla rodziców, bo też wydało mi się to potrzebne, też żeby wyjaśniać na bieżąco pewne kwestie i włączać taki tryb ciekawości, zobaczyć co ciekawego, co ważnego, co wartościowego chce rodzic wnieść, tak? Nie zamykać się na to. Między innymi w tej chwili stworzyłam jakieś mini wyzwanie dla uczniów właśnie czytelniczo-filmowe za inspiracją jednej z mam, tak? Która zaproponowała coś takiego, znalazła się chwila, przygotowałam i jakby
to ten drugi punkt, tworzenie tej wspólnoty. Rodzice mogą tworzyć tę wspólnotę, mogą się angażować. Ja sama jako nauczyciel czuję bliskość rodziców. Nawet jak prowadzę zajęcia, pojawiają się babcie, dziadkowie, witamy się, pojawiają się rodzice, czasem rodzice wspierają coś, coś pomagają technicznie, raczej w starszych klasach mniej, ale czuję ich obecność i raczej czuję ją nieoceniająco. To też jest kwestia mojego patrzenia na tą sytuację. Nie czuję się oceniana, raczej czuję wsparcie z ich strony, tak? I też angażuję uczniów do tego, żeby odpytywali rodziców. Ostatnio lekcję o wierszach Szymborskiej wzbogaciła obecność rodziców, których uczniowie ponagrywali. Niesamowicie odkrywcze rzeczy, jakie ożywcze, jak uczniowie byli zainteresowani, jakie ciekawe rzeczy potrafili rodzice powiedzieć, tak, podzielić się swoim odbiorem wiersza. Więc to też pokazało, że my możemy tworzyć taką wspólnotę. Ja sama jako mama zaproponowałam, że na lekcji u syna pojawi się architekt, ponieważ dzieci rozmawiały o architekturze i doszło do takiego spotkania. Sytuacja absolutnie trudna, też organizacyjnie, tak, w tradycyjnej edukacji. W edukacji zdalnej takie rzeczy od ręki się załatwia. No właśnie ta szybko, łatwo, tak, to jest takie hasło. Poza tym jeszcze z rodzicami jedna taka refleksja, że jestem dla rodziców. I znowu tak jestem. No właśnie na tym moja rola polega w szkole, że jestem dla rodzica także. Dopytuję, tak? Przeprowadzam ankiety, o tym też już była mowa. Dopytuję też w rozmowach, proszę o to, żeby rodzice coś sugerowali, tak? Jednocześnie też wiem, jakie ważne jest dawanie informacji. Kiedy tylko mogę, przekazuję to, co wiem i o sytuacji, o egzaminach, o maturach. A jeśli tych pytań ze strony rodziców jest za dużo, zbieram i na przykład nagrywam filmik, taką sesję pytań-odpowiedzi, tak, żeby sobie czas zaoszczędzić. Tak? Nagrywam, albo spotykamy się, albo zbieram wszystko w jedną wiadomość, wysyłam. To też okazuje się, że kiedy jest potrzeba, tak, to się wynajdzie sposób. W naszej szkole też wspieramy rodziców. Na platformie Classroom jest przygotowany cały pakiet materiałów, tak, uzupełniany po to, żeby oni mogli sięgnąć po to i korzystać. Także taka wspólnota, taka bliskość. Zupełnie nowe doświadczenie dla mnie, które mam wrażenie służy rozwojowi też uczniów. I to jest taka refleksja, to chcę zabrać do normalnej edukacji. Tak? Takie mam marzenie, teraz to przekuć trzeba w plany, tak? Jak to też zorganizować. Dopełnić muszę wszystko taką refleksją na temat relacji z innymi nauczycielami. Też sporo pomysłów już się pojawiło. Ja nie chcę ich powtarzać, tych pomysłów, które mam z kursu, ale zbiorę to wszystko. To znaczy, chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak wspaniała jest możliwość dzielenia się pewnymi rozwiązaniami w momencie, kiedy pracujemy zdalnie. To jest ten drugi punkt, że wszyscy się uczymy. Jesteśmy tak, w tej samej sytuacji wszyscy. Możemy tworzyć bazy wiedzy. Jest taka łatwość wymieniania się materiałami, tak, przesyłania. Cały czas gdzieś mamy kontakt z ekranem, więc to jest po prostu chwila. Poczekaj, wyślę ci linka, tak, i wysyłamy. Poza tym taka otwartość. Ja mam wrażenie, że my jako nauczyciele, to też mówię z własnej perspektywy, nie zawsze mam ochotę przyznać się do tego, że czegoś nie wiem. A tutaj w sumie wszyscy jesteśmy zieloni, więc to jest zupełnie naturalna sytuacja. Nie umiem, powiedzcie, umiecie, widzieliście, widzieliście, umiecie. U nas też bardzo fajnie zagrało to, że niektórzy nauczyciele powiedzieli, nie tylko wiem, ale jeszcze coś umiem. Na przykład znam jakąś aplikację i z chęcią poprowadzę dla was szkolenie króciutkie na Zoomie. Tak? Zapraszam, kto ma czas, wpadnijcie, chwila i wszystko będzie jasne. Także takie też zaangażowanie w tą wspólną naukę, takie poczucie, że się wszyscy uczymy. Ale ja chciałabym zwrócić uwagę też, że u nas te relacje, które są dobre i poza edukacją zdalną, to tutaj ja mam wrażenie, że weszły na zupełnie inny poziom, mianowicie gdzieś przez łatwość kontaktu, prosty zabieg stworzenia grupy na Messengerze, to sprawiło, że takie bliskie relacje, jakie zazwyczaj w szkole ma się z jedną, z dwiema osobami, teraz ma się z większą
liczbą osób, bo mamy łatwość tego kontaktu, dzielimy się różnymi sprawami i troskami, i radościami, i sprawami osobistymi, i komentarzami na temat sytuacji obecnej. To jest rzecz absolutnie nowa. Ja teraz oczywiście nie będę nawoływała do tego, żeby tak grona pedagogicznie sobie wpadły w ramiona i łkając, tak wspierały się emocjonalnie, ale może warto się zainspirować czymś takim, co zadziało się akurat w mojej szkole, nawet w mniejszej grupie, stworzyć taką mini grupę wsparcia. Ja mam wrażenie, że wtedy powstaje taki ten bąbel nowego w morzu starego, bo później taka grupa ma możliwość tak zmieniania rzeczywistości całej organizacji, a nie tylko tak działania w własnym składzie. Więc tu wiele mam takich refleksji, jak to też wykorzystać, jak to podtrzymać. No i znowu też takie działania nasze czysto skupione już na pracy z uczniem, lekcje koleżeńskie. Niemożność spotkania się w rzeczywistości tej tradycyjnej, szkolnej, teraz nie ma problemu zaprosić się na lekcję, tak? Przyjąć zaproszenie, oglądanie wspólne filmów z komentarzami, tak? Nauczycieli, z uczniami, różnego rodzaju zupełnie nowe formy współpracy, prowadzenie zajęć, tak? Kreatywne łączenie różnych treści, to się stało tak proste w tej chwili, że aż żal bym powiedziała tego nie wykorzystywać. Ostatnią kwestią no, będzie to dbanie o relacje z samą sobą. To może brzmieć trochę patetycznie. Co mam na myśli? Ja to nie tylko jestem przekonana, ja to doskonale wiem, że kiedy ja chcę budować relacje, to ja najpierw muszę mieć dobre relacje ze sobą. A w sytuacji edukacji zdalnej zdarzyło się parę momentów, kiedy te relacje mnie z samą sobą stały się bardzo napięte. Co mam na myśli? Sam początek, wielkie zaangażowanie, poczucie, że od mnie się rozlicza, ode mnie się wymaga, tak? Ode mnie się ciągle czegoś chce. Wszyscy chcą czegoś, chcą uczniowie, chcą rodzice, inni nauczyciele, dyrekcja, ministerstwo i tak dalej. Totalny chaos, tak musiałabym to kolokwialnie określić. I coś, co mi pomogło, to takie spuszczenie powietrza i takie danie sobie takiego prawa, że właśnie nie muszę być idealna. Nie muszę być perfekcyjna, nie muszę tego wszystkiego ogarniać. Mogę odpuścić, mogę zrobić to wystarczająco dobrze, bo przecież robię to najlepiej, jak umiem, ale to nie musi być perfekcyjnie, idealnie. Może brzmi to jak tanie psychologizowanie, ale gdzieś bardzo mi to pomogło i myślę, że to jest taka refleksja, którą my nauczyciele możemy sobie wziąć czasem do serca, tak? Ale jednocześnie za tym absolutnie nie może pójść takie wycofanie zupełne, bo taka refleksja nad moim warsztatem pracy gdzieś zawsze mi towarzyszyła, natomiast edukacja zdalna sprawiła, że ja częściej się zastanawiam nad tym, zaraz chwileczkę, nowa sytuacja, nie, nowe narzędzie, nowa potrzeba się pojawia, ale czy to jest to, o co mi chodzi, czy ja chcę, czy to, co jest dla mnie ważne, co jest dla mnie najistotniejsze. Problem na przykład kamer, nie wiem, czy u Państwa też występuje ten problem, uczniowie włączają, nie włączają, tak, nakaz dyrekcji włączać, ja rozmawiam z uczniami, o co to chodzi, słuchajcie, dlaczego te kamery są takie, niewłączanie ich jest takie ważne, tak? Boimy się, chcemy dbać o bezpieczeństwo, pojawiają się nieproszone osoby i trwają rozmowy. No, moi uczniowie gdzieś tłumaczą, tak, jakie są ich potrzeby. To oni mówią, że to jest właśnie wartość tej edukacji, bo wiele osób, które tych kamer nie włącza, na przykład bierze aktywny udział w zajęciach i tu też widzę, że taka ktoś, kto wcześniej w sali lekcyjnej w ogóle się nie odzywał i pracowałam tylko indywidualnie z tą osobą, teraz ten uczeń, ta uczennica zabiera głos, więc coś ważnego jest w tym niewłączaniu kamer, tak? Ja mogę otwarcie powiedzieć o moich emocjach. Słuchajcie, no w jakiś sposób jest mi trudno z tym, że nie widzę waszych twarzy. Chciałabym widzieć reakcję na to, co mówię i robię w waszych twarzach. I to wystarczyło, żeby połowa włączyła albo prawie wszyscy włączyli kamery. Część nie włącza. Ja daję tak prawo odmowy, nie przymuszam uczniów, dlatego że mam poczucie, że to jest coś ważnego. Gdyby mogli, to by włączyli.
Dlaczego tak reaguję? Dlatego, że wiem, o co mi chodzi i wiem, co dla mnie ważne. Tak? Dla mnie ważniejsza jest relacja z uczniem. I takie właśnie niedyrektywne zachęcanie go, a nie zmuszanie, przymuszanie. Taką kolejną kwestią jest asertywność. Mówiłam tutaj wiele o tym, jak jestem dla uczniów, jestem dla rodziców, tak? Oferuję różne drogi komunikacji, kontaktu, ale towarzyszenie, bycie w relacji też emocjonalnie mnie wyczerpuje. Ja muszę w pewnych momentach zadbać o siebie, powiedzieć stop, reset. Ja się muszę zresetować emocjonalnie, tak? Godzinowo. Ja mogę odpowiadać, ja mogę być w kontakcie, ale też muszę dbać o siebie i muszę asertywnie, nie agresywnie, asertywnie, czyli życzliwie, ale stanowczo powiedzieć o moich granicach. W tej chwili nie odpowiem. Zaproszę jutro, tak? Zdarzają się też takie granice kompetencji. Uczniowie bardzo różnie reagują i ja spędziłam sporo czasu na rozmowach messengerowych, wspierając uczniów i uczennice, ale też gdzieś jakieś były momenty, że zastanawiałam się, czy już nie powinnam jakby poprosić o wsparcie psychologa, pedagoga, tak, żeby razem jakiś problem. I też zresztą korzystałam z takiego wsparcia. Nie miałam poczucia, że wszystko zależy ode mnie i wszystko muszę ja. I to jest bardzo odkrywcze i to zabieram ze sobą. Zabieram taką postawę i takie myśli, takie prawo, tak, do edukacji tej w murach szkoły. Ostatnia rzecz, banalna, a ja myślę, że my jako nauczyciele bardzo często o niej zapominamy, a edukacja zdalna wymusza myślenie o tym. Zjeżdżanie na pobocze i ładowanie akumulatorów. Ja ze względu na i temperament, i jakiś entuzjazm, który ja mam w sobie, bardzo potrafiłam się swoje akumulatory potrafiłam wyładować do zera. To banał, ale o to trzeba dbać. Ja mam poczucie, że może to być odkryciem, tak? Żeby być dla siebie i życzliwym, i dbać o siebie, czyli no dbać też najpierw chyba o relacje z samym sobą po to, żeby te relacje z innymi budować. I za to właśnie tej edukacji zdalnej dziękuję, że jakby mi to silnie gdzieś uświadomiła. I tyle. Bardzo dziękuję. Przekazuję jeszcze na tobie głos. I znikam, wchodzę na czat. Dziękuję. Dobranoc, do widzenia. Dzięki, Natalio. Myślę, że mnie też słychać. Dajcie jakiś znak, czy słychać, czy nie. Słabo. U wszystkich słabo? Słychać, okej. Dzięki, Natalio, za ten optymistyczny bardzo głos i głos taki ze strony zarówno uczestniczki kursu, ale przede wszystkim nauczycielki, która na co dzień z sytuacją zdalnej edukacji wygląda na to, że wcale się nie zmaga, po prostu traktuje to jako przygodę uczącą, w której można wyciągnąć coś dla siebie, zobaczyć nową perspektywę i zobaczyć takie no, bardzo duży potencjał, który tutaj nam pokazałaś. Ja dzisiaj będę miała taką przyjemność być głosem moderatorów tego kursu. Zebraliśmy refleksje i myślę sobie, że to są takie trochę refleksje nasze moderatorskie po przygodzie kursu z Państwem i przez to też Wasze, Państwa refleksje. Także bardzo dziękuję za moderatorom za to, że zebrali te refleksje i będę je tutaj przedstawiać. A Państwu dziękuję za to, że byliście osobami w kursie otwartymi, którzy mimo jednak myślę sobie takiej trochę gonitwy i tego, o czym Natalia mówiła, trochę braku asertywności, jeszcze znajdowaliście czas na ten kurs, na dzielenie się swoimi doświadczeniami i dzięki temu też my mamy dość bogate, mam wrażenie, refleksje. Przypomnę tutaj 10 zasad zdalnej edukacji, które myśmy sobie w CEO na początku no tego chaosu, myślę, że na początku był chaos, nie wiem, czy do końca z tego chaosu wyszliśmy już, postawili. Nie będę ich czytać, ale chcę zwrócić uwagę na to, co już dużo było o tym tutaj mowy i jeszcze będzie. Relacje, dobrostan uczniów, weryfikacja podstaw programowych, weryfikacja sposobów uczenia
które mogą się sprawdzić w obecnej sytuacji, mogą, a nie muszą, bo przecież do tej sytuacji nikt nie był przygotowany. Jakość zadań edukacyjnych, takich zadań edukacyjnych, które w momencie, kiedy my, no właśnie, odebrano nam, pozbawieni jesteśmy tej kontroli, do której jesteśmy przyzwyczajeni i tej bezpośredniego kontaktu z uczniem, musimy takie zadania układać, które chociaż będziemy mieć nadzieję, że uczeń zechce do nich sięgnąć. Wieloaspektowa informacja zwrotna i dbanie też o to, żeby dobrze wykorzystywać, celowo wykorzystywać te zasoby i ten potencjał, jaki daje nam mnogość internetowa. Przepraszam. Jakie daje nam mnogość internetowa i myślę sobie też, że błąd, uczenie się na błędzie. My sobie takie zasady edukacji zdalnej postawiliśmy, ale nie mieliśmy na początku przecież jakiejś pewności, że to będą dobre zasady. I za chwilę pokażę Państwu takie filary, które powstały po naszym kursie, właśnie z tych refleksji. Zobaczymy, na ile te zasady były czymś, co rzeczywiście się sprawdziło, na ile my w tej chwili właściwie, bo ja nie wiem, czy my podsumowujemy teraz, my może podsumowujemy kurs, który gdzieś się tam kończy, natomiast myślę, że zdalnej edukacji nie podsumowujemy, dlatego że to i tak był dość krótki okres czasu i dopiero powrót, takie jest moje wrażenie, do sytuacji typowej zweryfikuje to, co nam się naprawdę udało i co zaprzepaściliśmy, a co osiągnęliśmy i co wykorzystamy i przekujemy na dobro. Bardzo mocno wybrzmiewał tutaj aspekt dobrostanu uczniów i poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego. Wybrzmiewało to w wielu Państwa refleksjach, w wielu Państwa postach, którymi się dzieliliście. I zobaczcie Państwo, że my też w pierwszym webinarze od tego rozpoczęliśmy. Jacek Pyżalski mocno tutaj zwracał uwagę na samopoczucie ucznia i na to, że to samopoczucie wynika z kontekstu społecznego, kontekstu rodzinnego i cech osobowościowych. Ja mam takie wrażenie, że potencjałem tej sytuacji, który z jednej strony jest zagrożeniem, ale z drugiej strony w niektórych przypadkach właśnie okazał się potencjałem, było to, że uczniowie, którzy gdzieś czasem znikali nam z radarów albo wyczuwaliśmy, że jest jakiś problem, czasem problem związany z pogłębiającym się wykluczeniem, z pogłębiającymi się jakimiś dysproporcjami tutaj społecznymi, to my drążyliśmy temat. I nie mówię tutaj my tylko o swojej szkole, bo jako my rozumiem całą tą społeczność z Państwem, pomimo że się nie widzieliśmy, to jako moderator tych kursów jakoś wydaje mi się, że nie znając się, a dzieląc się i bardzo empatycznie w tych postach podchodząc, jednak zbudowaliśmy fajną relację w tej grupie. Więc to pokazuje, że da się te relacje też budować zdalnie. I wbrew pozorom właśnie często to drążenie tematu, szukanie znikających uczniów, rozwiązywanie zdalnie problemów powodowało, że my poznawaliśmy ten kontekst rodzinny i sytuację społeczną bardziej i mocniej się nad nią pochylaliśmy. Warto to teraz wykorzystać. Warto to teraz wykorzystać. Tutaj mamy dobrostan uczniów i bezpieczeństwo emocjonalne uczniów. Ale chciałabym też zatrzymać się i popatrzeć z takiej perspektywy trochę osoby w jakimś stopniu współzarządzającej placówką i mieć na uwadze to, czym Natalia skończyła, czyli nasz dobrostan, dobrostan nauczycieli. To jest tak, że jeżeli w piramidzie Maslowa uczeń nie będzie miał dobrego samopoczucia, to on się niczego nie nauczy, bo po prostu jego podstawowe potrzeby, wiemy o tym, nie będą zaspokojone. Więc jeżeli my będziemy brali tylko udział w tym, co się teraz dzieje, jako w gonitwie, jako w czymś takim, że orientuję się o godzinie 21, że dalej jestem po śniadaniu i cały czas jestem po jakichś online'ach i rozmowach i nie znalazłam czasu dla siebie, to też nie jest dobra sytuacja. Dlatego też warto w tym wszystkim dbać o dobrostan również emocjonalny nauczycieli.
i zastanawiać się, jak te doświadczenia z edukacji zdalnej i przenosić na edukację stacjonarną po powrocie. Bardzo mocno wybrzmiewało nam w tych refleksjach ocenianie kształtujące. Wiem, że nie wszyscy z Państwa akurat są z nurtu tego oceniania kształtującego. U nas w CEO moderatorzy najczęściej, tak, Natalia też o tym wspominała. I zwróciliśmy uwagę, że filozofia uczenia w tym nurcie bardzo pomagała nam w zdalnej edukacji jako podstawa, bo już relacje były dość mocno zbudowane, uczniowie byli nauczeni pewnego stopnia samodzielności, już wiedzieli, jak pracować z kryteriami sukcesu, z celowością. Też nauczyciele mieli łatwiej, jeśli chodzi o informację zwrotną, uczniowie w jakimś stopniu byli w stanie sobie z tą informacją zwrotną radzić i byli w stanie te informacje wykorzystywać do uczenia się. I teraz z jednej strony to była pomoc, zbudowanie tego podczas uczenia stacjonarnego było pomocą dla nas w edukacji zdalnej, ale ja patrzę na to jako na potencjał. Bo jeżeli my w szkole jesteśmy w takim miejscu, gdzie nie korzystaliśmy z dobrodziejstwa oceniania kształtującego, a teraz samo przez się sytuacja wymusiła na nas dużo mocniejsze przyglądanie się naszemu warsztatowi pracy. Dużo bardziej precyzyjnie dobierane zadania edukacyjne i to zadanie edukacyjne, które nie tylko dawaliśmy uczniom do rozwiązania, ale w jakiś stopniu, w jakiś sposób, wypracowanymi metodami dawaliście Państwo wskazówki do tego, jak się dzięki tym zadaniom uczyć i wskazówki do tego, jak te zadania rozwiązać, następnie informację zwrotną, jak uczniom poszło. To być może ten potencjał, to, że to się bardziej na tym skupiliśmy, jest taką wędką, takim haczykiem, który warto pociągnąć i nie zaprzepaszczać tego, że w tej chwili właściwie cały czas tak pracowaliśmy. I zaczęliśmy uczniów też do tego przyzwyczajać, powoli i małymi krokami. Dużo refleksji mamy o tym odwróceniu ról nauczycieli, o tym, że teraz sytuacja wymusiła to, że nie jesteśmy nauczycielem frontalnym. No po prostu nie ma nas pod tą tablicą, jesteśmy gdzieś pod tablicą zdalną, ale mocno trzeba zastanawiać się było nad tym, jaki sposób dotarcia do ucznia wybrać, aby on korzystał z materiałów i korzystał nawet z lekcji online, które my mu proponowaliśmy, do jednak samodzielnego swojego rozwoju. Czyli musieliśmy zaufać tym uczniom, musieliśmy pogodzić się z ich wyborami i musieliśmy szukać być może takiej indywidualizacji, o której tutaj też będzie dużo refleksji, w docieraniu do tych uczniów, dla których propozycje, jakie przedstawialiśmy całej klasie, całej społeczności, okazywały się z różnych przyczyn mniej atrakcyjne i nie podejmowali tego wyzwania i na przykład się z nami nie kontaktowali. Ja mam taką też refleksję, że dużo mocniej pochylaliśmy się nad tym, żeby uczniowie nie znikali nam z radarów. Bo to nie jest tak, że ci uczniowie, których mieliśmy w klasie, w edukacji stacjonarnej, to oni nie mieli tych problemów, które mają teraz. Oni moim zdaniem dalej nie potrafili się uczyć, oni wcześniej już nie potrafili organizować sobie dnia, tylko my gdzieś w ferworze, tłumie, w tym, że rozmawialiśmy z tymi uczniami na co dzień, widzieliśmy, to oni nam tak nie znikali, bo ich mieliśmy. Oni przychodzili do szkoły, czasem przesiadywali na tych lekcjach z większą albo mniejszą naszą atencją. Natomiast w tej chwili, jak nam znikali z radarów, no to my ich bardzo mocno poszukiwaliśmy i szukaliśmy bardzo wielu sposobów dotarcia do tych uczniów. Ta indywidualizacja stała się bardzo, mam wrażenie, teraz namacalna. Dużo też o wspólnocie mówiła Natalia i my w naszych refleksjach też tej wspólnocie trochę czasu poświęcimy. W refleksjach i w przykładach, które dalej będę pokazywała, a tak jak mówię, wywodzą się od różnych moderatorów i też w takim układzie od różnych grup, które były w kursie, będzie bardzo wiele różnych sposobów. My tutaj mówimy o tym, jak przekuć to na coś dobrego, jak to wykorzystywać w edukacji zdalnej.
Czyli mniej chcemy mówić o problemach, mniej skupiamy się na tym, co było trudne i dalej jest trudne w edukacji zdalnej i też to, co będzie potem trudne w edukacji stacjonarnej po powrocie do szkoły. Dlatego nie wszystkie propozycje, nie wszystkie te refleksje i przykłady będą dla każdego z Państwa tak samo fajne do zaakceptowania, no ale w tym tkwi różnorodność, że jesteśmy w różnych punktach i w różnych miejscach i dlatego mamy różną sytuację, uczymy różne grupy uczniów, pracujemy w różnych szkołach, dlatego niektóre z tych przykładów będą dla kogoś bardziej atrakcyjne, a inne na pewno mniej. Jeśli chodzi o relacje, to już mówiłyśmy, zadbanie o relacje w trzech grupach i bardzo mocno w refleksjach wyszli nam tutaj rodzice. To, co chcielibyśmy podtrzymywać w edukacji stacjonarnej, to systematyczna komunikacja z rodzicami, która wydaje się w wielu przypadkach w tej chwili była no, dużo bardziej taka dojrzała z obydwu stron, ponieważ potrzebowaliśmy siebie bardzo mocno nawzajem. To jest to znaczenie. Jeżeli coś ma dla nas znaczenie, to wtedy dużo bardziej się nad tym pochylamy. Dużo rozmawialiśmy z rodzicami na temat potrzeb w kontekście edukacji zdalnej, potrzeb organizacyjnych, potrzeb emocjonalnych, potrzeb merytorycznych. Często też rozmawialiśmy z rodzicami na temat postępu, bo oni byli głównym, zwłaszcza w klasach młodszych, głównym pierwszą, na pierwszej linii frontu patrzenia tego, jak ich dziecko radzi sobie z tymi zadaniami. I często też od rodziców dostawaliśmy ten feedback. Warto to utrzymać. Relacje nauczycieli. Z jednej strony te relacje nam się gdzieś być może sypały, bo początek był taki, że potrzebowaliśmy tej bliskości, potem miałam wrażenie, było takie wyciszenie, a w tej chwili to się jakoś unormowało i udaje się rzeczywiście zdalnie pracować w fajnych zespołach, o tym też później jeszcze będziemy mówili. I uczniowie, bycie bliżej tych uczniów, reagowanie na ich potrzeby, pozostawienie większej decyzyjności w kwestiach nie tylko związanych właśnie z formą pracy, ale także z omawianymi treściami, czyli dawanie tego wyboru, o którym była mowa wcześniej. Warto to przenosić do edukacji stacjonarnej. Nie będę czytała wszystkich tych refleksji, macie je Państwo na ekranie, będą dostępne też po naszym webinarze, będzie można sobie do nich wrócić. Będę się skupiała na takich zdaniach, słowach, kluczach, zwłaszcza tych, które są właśnie takim krokiem do, gdzieś do powrotu do szkoły i czymś, co możemy wykorzystać. Uświadamialiśmy sobie, że dużo i bardzo ważne dla uczniów było poczucie bezpieczeństwa i okazywanie wiary w ich możliwości. Coś, co zawsze było i coś, co zawsze było ważne, ale ta pomoc też w okazywaniu im, utrzymywaniu ich samodyscypliny. I warto tworzyć nadal takie sytuacje, w których uczniowie samodzielnie będą poszukiwali tych rozwiązań. I tutaj takim punktem zaczepienia mogą być lekcje odwrócone, o których mówiła Natalia. Niektórzy z nas te lekcje prowadzili kiedyś wcześniej już, a niektórzy, ja na przykład, nie miałam takiego doświadczenia. I biorąc pod uwagę to, ile uczniowie już teraz wkładu włożyli w poszukiwanie materiałów, w bycie samodzielnym, w korzystaniu ze wskazówek, skorzystanie z kryteriów, czy na co bez, które im dawaliśmy do ich pracy w domu, warto posilić się, żeby taką lekcję odwróconą wypróbować po powrocie do szkoły. Dużo rzeczy relacyjnych, empatycznych robimy teraz, żeby się wspierać. Brakuje nam kontaktu i empatia, otwartość, partnerstwo to jest to, co chcemy teraz podkreślać. Bardzo dużo narracji do dzieci, do rodziców to jest taka narracja empatyczna, chociażby w listach, czy postach, czy mailach do społeczności w różnych kierunkach. I taki pomysł, aby odnieść się na pierwszych lekcjach wychowawczych po powrocie do szkoły, podsumować doświadczenia z tego okresu, zapytać o to, jak było wam w tym samodzielnym uczeniu się, z czego jesteście dumni, docenić to doświadczenie na pierwszych godzinach wychowawczych, odwołać się do tego partnerstwa, pokazać, jacy byliśmy dla siebie fajni, jak mogliśmy na siebie liczyć w sytuacji, kiedy byliśmy rozdzieleni. Nie zaprzepaszczać tych empatycznych rzeczy, które się teraz wydarzały.
Taki też fajny pomysł na zakończenie roku, bo wydaje się, że mamy początek maja, ale myślę, że ta gonitwa teraz, czy ona będzie zdalna, czy wrócimy do szkół, związana będzie i z egzaminami, z zakończeniem roku i być może z przystosowywaniem placówek do tego, żebyśmy do nich wrócili. I też pojawią się nasze trudne emocje w tym okresie, więc warto zastanowić się, jak zamykać rok albo jak wkraczać w nowy rok i łączyć te dwa światy edukacji zdalnej i edukacji stacjonarnej. Taki pomysł na to, aby na zakończenie roku każdy uczeń przygotował coś dla innego ucznia, coś, co będzie losowe, ale to będzie drobna rzecz. Rzecz na poprawę humoru, na smutek, na jakieś muchy w nosie. Jeżeli się osoby nie spotkają, to wychowawca może to doręczyć samodzielnie. Jeżeli spotkamy się we wrześniu, można to odebrać we wrześniu, ale taki gest dla kogoś innego. Jak się rozstać, jak powitać. Część z Was dużo tutaj mówiła o prezentacji efektów swojej pracy i pracy uczniów, że uczniowie chcą mieć poczucie sukcesu. Dzieje się bardzo dużo fajnych rzeczy, bardzo dużo ciekawych, twórczych rzeczy uczniowie robią i czasem inni tego nawet nie widzą, a uczniowie no, podnosi ich to skrzydła na duchu, kiedy mogą to pokazać. Fajnie, żeby można było te prace pokazać, te padlety, które były, pokazać się te działania po powrocie do szkoły. I można też tutaj zaproponować, za co chcielibyśmy podziękować swojej klasie w tej edukacji, którą mieliśmy zdalną. Bezpieczeństwo i dobrostan uczniów, o którym mówiłam, to coś, co warto wzmacniać, znowu to zindywidualizowanie. Tu mówiłam o tej indywidualizacji. Bożenka Jakubczyk mocno ten temat podejmowała. Jeżeli byliśmy właśnie w takiej sytuacji, gdzie już pracowaliśmy ocenianiem kształtującym, to być może dla tych osób ta propozycja Bożeny doskonalenia, zindywidualizowania zadań, zindywidualizowania wskazówek, wykonywania informacji zwrotnej w oparciu o zindywidualizowane na co bezu, czyli rzecz bardzo trudna, tak? Tu Państwo piszecie o tym, że uczycie całe szkoły. My mamy taką tendencję, że często informację zwrotną z różnych przyczyn na forum klasy udzielamy do danej działalności uczniów czy do zadania, uogólniając. Teraz zauważyliśmy wartość docierania indywidualnie do każdego ucznia. Pytanie, jak sobie z tym poradzić i jak to przenieść do edukacji stacjonarnej. Ale bardzo też ważna rzecz. Michał dzielił się na poprzednim webinarze z nami tym, w jaki sposób zaplanował sobie rozdzielenie oceny sumującej od oceny kształtującej. Pamiętacie Państwo zapewne ten sposób, gdzie przedstawiał całą taką matrycę, który miał tematy do każdego działu, później miał sposoby oceniania i formy tego oceniania. Zasięgnął też języka uczniów i okazuje się, że uczniowie postrzegają to nie tylko jako coś, co ułatwia im planowanie, ale poprzez to, że ułatwia im planowanie, to daje im poczucie tego bezpieczeństwa. I pomysł Michała jest na to, żeby po powrocie do szkoły każdy dział zaczynać od prezentacji wszystkich tematów w tym dziale i form oceniania. Co uczniom pozwoli lepiej sobie to zaplanować, przygotować się, ale da im też, no, odbarczy ich z tych lęków związanych z tym, że będą zaskakiwani jakąś oceną w niedalekim czasie, niewiadomym czasie. I tu jest rzecz, którą chciałam się też podzielić, to jest akurat jakiś komunikat do uczniów z jednej z nauczycielek mojej szkoły. Rzecz bardzo prosta, którą w tej chwili w edukacji zdalnej wszyscy Państwo na pewno robicie, czyli okazywanie takiego wsparcia, takiej pomocy różnymi kanałami, różnymi sposobami. Możesz napisać przez e-dziennik, możesz umieścić w studio, jeśli nie, to zadaj pytanie, a konsultacje będę miała wtedy i wtedy o stałej porze. I tu nasuwa się pytanie, czy nie warto zastanowić się, jak przenieść ten rodzaj narracji do szkoły po powrocie. Czy nie warto pokusić się na przykład o taką rzecz, że
Jeżeli robimy konsultacje, to ile razy Państwo spotykaliście się z sytuacją, że uczniowie pędzą do domu na zajęcia dodatkowe, kończą różne lekcje. My już też jesteśmy zmęczeni i może uczeń zostałby na tych konsultacjach, żeby mu coś wytłumaczyć, ale w końcu macha ręką i idzie. Czy nie można takich konsultacji przenieść do wirtualnej przestrzeni? No to jest pytanie otwarte, może nie dla każdego, ale warte rozważenia. Być może wtedy więcej uczniów skorzysta. Priorytety. Priorytety związane z podstawą programową. Pokazywałam filar, który mówił o tym, że wybieraliśmy i skupialiśmy się raczej na kompetencjach oraz na umiejętnościach ogólnych podstawy programowej. I my, kiedy planowaliśmy w szkole sobie, jak ta edukacja zdalna ma wyglądać, zadaliśmy sobie pytania. Co chcemy osiągnąć? Po czym to poznamy? Jakie sobie stawiamy cele i kryteria, jeśli chodzi o obszar relacji, jak i w podstawach programowych. Musieliśmy zweryfikować te podstawy programowe. Moje pytanie jest takie, na ile ta weryfikacja powinna być przeniesiona do uczenia stacjonarnego? Czyli w jaki sposób w tej chwili, jeżeli ja patrzyłam na to, co muszę wybrać, i wybierałam umiejętności, wybierałam kompetencje, to na ile treści, czyli te szczegółowe dla mnie wymagania podstawy programowej, były czymś, co miało nauczyć moich uczniów umiejętności i kompetencji. Na ile one były wspierające w uczeniu i doskonaleniu umiejętności i na ile właśnie w ten sposób planować również edukację stacjonarną, wybierać te priorytety. Jak Państwo popatrzycie na ten slajd, to pewnie skojarzy Wam się on z tak zwanym trójkątem Elmora, który mówi nam o tym, że rdzeniem nauczania jest zadanie edukacyjne. O tych zadaniach edukacyjnych bardzo, bardzo dużo mieliśmy refleksji, poświęcaliście Państwo im dużo czasu, dzieliliście się naprawdę świetnymi zadaniami, których bazy tworzymy i mam nadzieję, że po kursie jeszcze nie raz wesprą Państwa te zadania w edukacji stacjonarnej. Elmor mówi, że jakość nauczania to jakość wykonywanych przez uczniów zadań edukacyjnych, a na tę jakość składają się trzy obszary. Składają się nauczyciele, a tak naprawdę sposób nauczania wybranych treści, składa się jakość tych treści, właśnie te treści, które powinny wspierać priorytety, które wybieramy do nauczania i mieć spójność z umiejętnościami, z kompetencjami i być narzędziem te treści, być narzędziem do uczenia, uczenia się. No i uczniowie, bo jeżeli stopień zaangażowania uczniów i ich świadomość uczenia się będzie nikła, no to oni będą tak naprawdę ślizgać się po tej powierzchni, ta jakość nauczania, czy to stacjonarna, czy to zdalna, będzie żadna, albo przynajmniej znikoma. Jak wiele my teraz poświęcaliśmy uwagi na to, aby dobierać sposób treści, wybierać priorytety, wybierać to, co rzeczywiście jest potrzebne uczniowi, żeby on dalej przeszedł w swoich umiejętnościach i mógł po powrocie do szkoły płynnie przejść do edukacji stacjonarnej. Na ile możemy ten wybór priorytetów przenieść do tej edukacji stacjonarnej? Pracować właśnie takim cyklem, pamiętać, że to zadanie edukacyjne jest rdzeniem, czyli jeżeli my nie damy czegoś, co uczniów zainteresuje, zaangażuje, teraz bardzo dużo takich zadań szukaliśmy, to ten uczeń w ogóle nie podejmie próby wykonania tego zadania. Więc żadne treści jemu nie pomogą. Jeżeli sposób nie będzie ciekawy, a on nie podejmie próby, to nasz cały wysiłek idzie na marne. Warto, pamiętaliśmy o tym, mam wrażenie, nie wiem czy świadomie, czy nieświadomie, teraz bardzo mocno na to zwracaliśmy uwagę i zachęcam, żeby mieć w pamięci również ten trójkąt Elmora po powrocie do szkoły. Zadania edukacyjne, które miały zaciekawiać, które były użyteczne, które miały praktyczne cele, wtedy angażowały naszych uczniów do tego, żeby chcieli im poświęcić czas. Informacja zwrotna spajała to wszystko, bo ona zawierała wskazówki do tego, jak się uczyć i jak doprowadzić do tego, aby te zadania, które my uczniom, czy działania, które im proponujemy, były
przez nich efektywnie odbierane, żeby oni mieli poczucie sprawstwa i poczucie tego, że rzeczywiście się uczą. Odwróciły się role nauczyciel-uczeń, o czym mówiła Natalia. Powoli, mam wrażenie, zaczęło się też społeczne uczenie się w sieci. Na początku byliśmy tacy rozproszeni. Wyzwaniem było to, żebyśmy przełamali bariery. Do tej pory jeszcze to jest dla niektórych wyzwaniem, ja to rozumiem, bariery bycia na wizji, pokazania się w kamerze, poprowadzenia lekcji online. I to już było wielkim sukcesem, jeśli się spotkaliśmy na tym online, pomachaliśmy do siebie i uczniowie byli takimi właściwie odbiorcami głosu nauczyciela. Albo udzielano im głosu i mogli powiedzieć coś na tej lekcji. Powoli zaczęło dziać się to, że zaczęliśmy doskonalić swoją pracę jako grupa nauczycieli z narzędziami edukacji zdalnej. Potrafiliśmy wykorzystywać zadania małymi krokami do tego, aby pracować właśnie społecznie, z zapewnieniem poczucia równocześnie bezpieczeństwa sobie w tych technologiach i bezpieczeństwa uczniów. To wszystko wyzwalało też samodzielność i świadomość uczenia się, bo jeżeli uczeń stawał się samodzielny, to ta jego świadomość uczenia się, korzystanie, konieczność korzystania z informacji zwrotnej i ze wskazówek wpływały na jego świadomość uczenia się. To, na co Państwo zwracaliście uwagę i na co zwrócili uwagę mentorzy, to jest to, aby po powrocie do szkoły wykorzystać odwrócone lekcje, których się do tej pory obawialiśmy, żeby skupić się na celach ogólnych z podstawy programowej, sięgać do kompetencji kluczowych i również po powrocie do szkoły ograniczyć treści, czyli cele szczegółowe, które te treści zawierają, do najistotniejszych, koncentrując się na umiejętnościach oraz koncentrując się na postawach. To, że nie byliśmy nauczycielem frontalnym, wymusiła w nas konieczność i rzeczywistość. Podobało mi się na naszym jednym ze spotkań, Sandra Walecka opowiedziała o takiej historii, że to tak właściwie stało się nagle, że jej uczniowie zadawali w miejscu, w którym oni się umówili, oczywiście miejscu zdalnym, gdzieś w chmurze pytania, zadawali te pytania do niej, no a jej akurat nie było online, no to jak jej nie było, no to nie odpowiedziała. No to jak nie odpowiedziała, to poradzili sobie sami. Czyli jakby okazało się nie to, że była zbędna, bo gdzieś dała wcześniej wskazówki, ale oddając pole uczniom, dając im czas na namysł, na refleksję, na podjęcie tego działania, okazywało się, że oni potrafią się sami zorganizować. I znowu to, żebyśmy to, co było dla nas oczywiste zawsze, ale gdzieś trudno jest to zrobić na co dzień, pamiętali o tym, że w sytuacji edukacji zdalnej często uczniowie poradzili sobie, mając dobre wskazówki, dobrą obudowę do zadań, czyli o tym pamiętamy, żeby to tworzyć, żeby organizować tą przestrzeń, ale żeby organizować raczej przestrzeń do samodzielnego uczenia się w klasie z wykorzystaniem naszej osoby do kogoś, kto pomaga w przechodzeniu na kolejny poziom i pokazuje postęp, a nie kogoś, kto odpowiada i kto jest osobą dającą na tacy wszystkie możliwe rozwiązania, bo okazuje się, że uczniowie potrafili sobie niejednokrotnie z tym świetnie poradzić. Oczywiście były sytuacje, w których nie potrafili, ale tak jak powiedziałam, skupiamy się na tym, co jest potencjałem, a nie na tym, co jest na razie kulą u nogi. Zadania edukacyjne, które pozwalają na wspólnoty. To jest wyzwanie edukacji zdalnej, ale tak jak powiedziałam wcześniej, zaczęło się dziać, gdzie parami w grupach trzyosobowych wspólnie ustalali sobie uczniowie kryteria sukcesu. Korzystaliśmy tutaj z różnych narzędzi i jedna z naszych moderatorek mówi o tym, że warto, żeby teraz ta praca uczniów, którą wspólnie wykonali, posłużyła do tego, żeby stworzyć wirtualną bibliotekę zadań z różnych zagadnień i nawet po powrocie planuje zaangażować w to inne klasy, także podczas właśnie nauczania offline, w to, w co już jej klasa się włączyła i żeby ta biblioteka była dostępna, biblioteka wirtualna była dostępna dla wszystkich w sferze wirtualnej, kiedy już będziemy uczyć się stacjonarnie. Wybór. Tutaj pokazuję też przykład akurat z mojej szkoły, który pokazuje, że uczeń może, a nie musi wykonać, a jeżeli już zechce, to jedno z poniższych zadań, że on sam jest reżyserem, to jest jego wizja i jego wybór. Warto ten wybór
oddawać. Tutaj w edukacji zdalnej służyło to zadanie temu, żeby ucznia zachęcić, żeby go zaciekawić, zaangażować, żeby coś dla siebie wybrał. My z tego korzystaliśmy w edukacji stacjonarnej, ale widać, jak to teraz działa, jak to procentuje i jakie to jest dla uczniów ważne. Zadania do samodzielnej pracy. To jest bardzo mocno obudowane zadanie edukacyjne, pokazujące cały proces, w którym widzicie Państwo, jak nauczycielka wskazuje, co już uczyliśmy się na poprzedniej lekcji zdalnej, co będzie celem dzisiejszej, czego się nauczymy dzisiaj. Pokazuje, co trzeba zrobić, daje wskazówki do uczenia się, daje przykłady, daje prace wzorcowe. To, co chcielibyśmy wziąć z edukacji zdalnej tego typu, to tak dobrze obudowane zadania, które byłyby też w wirtualnej przestrzeni, że uczeń w każdej chwili może do tego wrócić, skorzystać i wiedzieć, co się dzieje, jeżeli będzie miał problem w przypadku samodzielnej pracy, że może zobaczyć, jakie tutaj są konkretne wskazówki. W tym i w tym miejscu filmu, o tej i o tej minucie. To bardzo ułatwia pracę nie tylko uczniowi, ale także potem nauczycielowi, bo jeżeli tak precyzyjne wskazówki damy, to na pewno będziemy mieć mniejszą grupę, której trzeba będzie dodatkowo coś wytłumaczyć, bo uczniowie samodzielnie będą mogli z naszych wskazówek skorzystać. To jest też taka rzecz, która może posłużyć do tego, że uczniowie nieobecni będą mogli ją wykorzystywać, a może możemy tak budować zadania dla chętnych, zainteresowanych jakimś tematem. Bardzo duża rzecz, komunikacja, informacja zwrotna i taka wielokierunkowość, o której mówiła Natalia. I to, co było tutaj dla nas najważniejsze, to bezpieczeństwo, to taka dominacja oceny kształtującej nad oceną sumującą i wielokierunkowość, o której już mówiłam, czyli bardzo mocno wybrzmiało to, że teraz ta informacja od rodziców dla nas jest ważna. Zobaczcie Państwo, jak dużo będzie refleksji poświęconych rodzicom. Tutaj mamy jeszcze refleksje związane z oceną koleżeńską i samooceną i coś, co dla mnie było niezwykle ważne, że jeśli ta sytuacja właśnie wymusiła teraz indywidualizację, że mocniej pochylaliśmy się nad indywidualnymi wskazówkami i de facto zaczęliśmy uczyć się, doskonalić tą informację zwrotną, pokazywać postęp, to dla mnie ważne jest to, żeby to było priorytetem w doskonaleniu w kolejnym roku szkolnym. To jest też dla nas coś, co możemy wpisywać w doskonalenie procesu uczenia się w naszych szkołach. Wyzwaniami okazała się ocena koleżeńska, samoocena i komunikacja w zespole, ponieważ trudno było nam pracować w tych grupach i w tych zespołach zdalnie. Natomiast okazało się, że z biegiem czasu doskonalimy się coraz bardziej. I teraz jeżeli uczniowie wcześniej nie podejmowali oceny koleżeńskiej albo podejmowali ją tylko na takim prostym poziomie pracy wzorcowej, w tej chwili, skoro udawało nam się stworzyć, nie wiem, wirtualne studia, wirtualne padlety, na których uczniowie prezentowali swoje prace, przełamywali te bariery, udzielali sobie tam pochwał, udzielali sobie tam wskazówek do tego, jak się uczyć. Jeżeli dawaliśmy uczniom pracę wzorcową do samooceny, jeżeli dawaliśmy im kryteria i uczniowie chętni na podstawie nieobowiązkowych, dodatkowych zadań sprawdzających sobie jakieś sprawdzania wiedzy robili, warto też to pociągnąć i korzystać z tych form w edukacji stacjonarnej w sposób świadomy, bo ta świadomość tutaj mocno przebijała. I wspólnota. Na zakończenie o tej szkolnej wspólnocie. Wspólnota, która jest wspólnotą uczniów, wspólnotą nauczycieli, rodziców, ale także zespołu zarządzającego, który musi o tę wspólnotę zadbać i tak jak było wcześniej, zadbać o jej dobrostan. Uczniowie z naszej perspektywy zaczęli tworzyć takie wspólnoty par, grup, sieci,
bardzo dużo działań na rzecz innych, które działy się w takiej przestrzeni stron internetowych, wolontariatu zdalnego. Okazywało się, że da się to robić, że potrafili to nauczyciele inicjować, a uczniowie chętnie w te wszelkie akcje się włączali, bo potrzebowali takiej odskoczni. Warto zadbać o to, żeby to, co zostało, te empatie, to co zostało wypracowane, żeby te akcje, które gdzieś być może nie wszyscy uczniowie się włączyli, żeby po powrocie do szkoły nadać im rangę, żeby świętować sukces, żeby podziękować tym uczniom za to, że zechcieli się włączyć w nasze propozycje, a sami często byli inicjatorami takich działań. Nauczyciele, którzy zaczęli się dzielić, była o tym mowa, tworzyli rzeczywistą zespołowość, ale też tworzyli taką przestrzeń dla uczniów, przestrzeń online, która była uczniom potrzebna i dla siebie. Zaczęli pracować w małych grupach. Na ile możemy te grupy, które potworzyły się gdzieś na platformach, na handoutach, na WhatsAppach, na ile tym możemy pracować w edukacji typowej? I rodzice, gdzie zawsze brakowało nam partycypacji i współautorstwa, wydaje się, że w tej chwili ta partycypacja i współautorstwo mocno się nam tutaj zintensyfikowały. O dzieleniu się już mówiłam, ale też o tym świętowaniu sukcesu, dość fajny pomysł, kiedy będziemy offline, to coś, co nam sprawi radość, to różnokolorowe, samodzielnie wykonane nakrycia, może kapelusze, może jakieś inne nakrycia głowy, z którymi wrócimy, bądź poczekamy do końca roku szkolnego. Coś, co robiliśmy wspólnie, wirtualnie, czemu się poświęcaliśmy, będziemy o tym pamiętać i będziemy do tego wracać po powrocie do szkoły, żeby gdzieś te działania nie zniknęły. Zaprezentujemy na początku roku szkolnego, podczas uroczystości coś, co zrobiliśmy wirtualnie jako grupa, jako zespół, będąc osobno w domu, udało nam się, korzystając z różnych aplikacji, celowo właśnie wytworzyć coś razem. I bardzo ważna rola wychowawcy. Wychowawcy w budowaniu tej wspólnoty. Myślę, że bez wychowawców w tej chwili byłoby bardzo trudne te wspólnoty utrzymać. A to były takie proste słowa, o których warto pamiętać i nie zapominać. Ściskam Was. Dziękuję Państwu za stały kontakt. Dziękujmy rodzicom za stały kontakt także w sytuacjach offline'owych, w sytuacjach stacjonarnych, jak wrócimy. Mówmy sobie nie tylko teraz fajnie, że jesteś, bo brakuje mi ciebie, bo się nie widzimy. Mówmy sobie fajnie, że jesteś po powrocie do szkoły. Może mówmy sobie raz w tygodniu na godzinie wychowawczej fajnie, że jesteśmy dla siebie. Budujmy w ten sposób nasze relacje w klasie. Wspólnota rodziców, zobaczcie Państwo, jak ważne okazało się współdziałanie właśnie na linii rodzic-nauczyciel. Ono powinno opierać się na zaufaniu, życzliwości, wzajemnym szacunku, wiemy to nie od dzisiaj, ale okazało się, że te rozmowy o realizacji konkretnych zadań pozwoliły teraz nam określić precyzyjnie wskazówki do wspierania dziecka. Warto wykorzystać ten potencjał, jeśli już udało się takie rozmowy prowadzić, może nie ze wszystkimi rodzicami, może z niektórymi, to warto mieć to jako punkt odniesienia do pracy po powrocie do szkoły. Ten częsty feedback do rodziców był też możliwy, zdaniem niektórych z nas, dlatego że było większe poczucie bezpieczeństwa. Pytaliśmy czasem anonimowo, w różnych ankietach. Rodzice wtedy odpowiadali, nie bojąc się. Też wydaje się, że przełamywali te bariery, bo po prostu była taka konieczność i czasem wręcz w twarz mówili nam, czego oczekują, a czemu nie są w stanie sprostać. Przenośmy być może częściowo to poczucie bezpieczeństwa na czas powrotu do szkoły. Pytajmy może też właśnie w sieci o różne rzeczy i dopiero po powrocie do szkoły, kiedy mamy już uogólnione wnioski, pracujmy nad tym, wspólnie je opracowujmy, wspólnie może na zebraniach, na spotkaniach postarajmy się o to, żeby na ich podstawie razem z rodzicami wypracowywać rekomendacje, a nie dawać im tych rekomendacji gotowych. Myślę, że to doświadczenie, gdzie teraz byliśmy dość blisko rodziców, dobre doświadczenia, nie mówię o tych złych, pozwolą nam, żeby na tym budować, albo chociaż będzie to możliwe. No i marzenia. Marzenia o tym, że kiedy stworzyliśmy wspólnotę, dzieliliśmy się, to marzy nam się, żeby te wirtualne bazy, które potworzyliśmy, były tworzone dalej we współpracy całego zespołu.
My na przykład zastanawiamy się nad tym, czy nie przenieść niektórych spotkań Rady Pedagogicznej na Teamsy. Czy planowanie pracy przyszłego roku szkolnego w zdalnych zespołach na początku nie robić wspólnie w chmurze. Okazuje się, że to jest, jeżeli już potrafiliśmy to, zaczęliśmy to robić, bo kiedyś było to nie do przeskoczenia, to było niemożliwe. Ludzie mieli bariery absolutnie, gdzie tak można działać. W tej chwili konieczność wymusiła, że to poznaliśmy i zaczęliśmy dostrzegać plusy tej sytuacji. Nie boimy się tych rzeczy, więc trzeba się zastanowić, jak to organizacyjnie możemy przenieść, aby sobie usprawnić pracę, w szkole po powrocie. I wreszcie zasoby i narzędzia. To, o czym mówiliśmy, świadomość tych zasobów, świadomego korzystania z TIK-u, aby one były wzmocnieniem uczenia się, a nie celem edukacji. Ważne są, wydaje mi się, ramy w tej mnogości różnych narzędzi, ale z jednej strony wybór, elastyczność, ale też umiar i prostota. Nie zawsze edukacja zdalna to jest tylko online. Ona nie może wykluczać, czyli musi być coś w zamian. I Państwo bardzo wiele tutaj podawaliście przykładów. Ważne są ustalenia, ważne są ramy, ale ważna jest też jakaś elastyczność i to, aby to było proste i żeby tego nie było za dużo. I proces. To, że my cały czas jesteśmy w procesie poznawania tych narzędzi, to, że była teraz konieczność i użyteczność, spowodowało, że przełamaliśmy bariery w uczeniu się tych nowości, warto to wykorzystać i warto dalej w tym procesie być. Pamiętając, że TIK nie może być celem samym w sobie i nie możemy więcej poświęcać na to, żeby bawić się tymi narzędziami dla samej zabawy, ale one mają wspierać po prostu naukę. I korzystać z tego, co poznaliśmy. Jeżeli widzimy fajne zasoby, których nie znaliśmy, to warto pamiętać o nich, na przykład przy realizacji projektów międzyklasowych i takie narzędzia jak Zoom, jak Padlet, jak różne komunikatory być może ułatwią nam spotkania i te ograniczenia, trudności organizacyjne, które przy projektach mieliśmy chociażby z tego powodu, że nie wiem, odjeżdżał autobus, który zabierał dzieci ze szkoły i trudno się było spotkać, żeby coś omówić. Dwa ostatnie slajdy, już widzę, że muszę szybciutko kończyć. To takie badania, którymi na forum IT dla edukacji podzielił się nasz znajomy socjolog Bartłomiej Walczak, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. On tutaj przytacza wnioski z 60 metaanaliz. Zobaczcie Państwo, jak one są bliskie edukacji zdalnej, bo badania były na temat edukacji zdalnej, ale jak to w ogóle mówi o procesie uczenia się samym w sobie. Bo trudno jest nam... To nie jest tak, że teraz wszystkie doświadczenia z edukacji zdalnej są wspaniałe, że wszystko było wspaniale i my to wszystko przeniesiemy. Nie wszystko jest wspaniale w edukacji zdalnej i nie wszystko jest wspaniale w edukacji stacjonarnej, ale są rzeczy, z których korzystaliśmy jako baza zbudowana w stacjonarnych warunkach teraz, było nam łatwiej i będzie w drugą stronę. Coś, co było nowym otwarciem, jakaś nowa perspektywa, wartości, do których powróciliśmy, to będzie coś, co warto będzie znowu przenieść albo przypomnieć sobie, czy zwrócić większą uwagę w edukacji stacjonarnej. Czyli te dwa światy będą się teraz w naturalny sposób przenikać i pewnie też postawimy sobie pytanie, jaka w ogóle powinna być edukacja, jak to połączyć, co zmienić w ogóle w edukacji, które z wartości powinny być, które z działań powinny być zmarginalizowane, a które z wartości powinny być podtrzymywane i powinny być priorytetami. Ważniejsza jest jakość nauczania niż wybór narzędzia. Myślę, że wszyscy o tym wiemy. Tutaj Państwo całą gamę narzędzi pokazujecie, całą gamę zasobów. Nie możemy powiedzieć, że to jest lepsze, a tamto jest gorsze. Ważne jest to, co nam się sprawdza i to, co będzie adekwatne do celu nauczania, do kompetencji, którą chcemy wykształcić i to, co nam ułatwi pracę i ją zorganizuje, a nie coś, co po prostu będzie tylko i wyłącznie fajnym nowym fajerwerkiem, który poznaliśmy. Jeżeli coś się nie sprawdza, to musimy porzucić. Być może trzeba będzie coś ujednolicić w szkole. Na pewno będziemy się doskonalić i rozwijać te narzędzia zdalne. Ale to nie one są najważniejsze. To nie wybór narzędzia jest najważniejszy.
Warto zadbać o integrację pomiędzy uczącymi się. Jeżeli udało nam się interakcję pomiędzy uczącymi się stworzyć w przestrzeni zdalnej, co było nie lada trudnością, nie lada wyzwaniem, a jakieś interakcje jednak stworzyliśmy, to nie zapominajmy o tych interakcjach podczas lekcji typowych, podczas lekcji stacjonarnych. Wspieranie samodzielnej pracy. Uczmy tej samodzielnej pracy, będąc już uczniami. Wtedy jest to dużo prostsze niż teraz. A teraz daliśmy radę, próbowaliśmy tego. I dobór narzędzi dopasowanych do celów, o tym już mówiłam. Cztery warunki uczenia się. Zobaczcie, jak aktualne. Uwaga, znaczenie, zaufanie, satysfakcja. Ludzie są wtedy zmotywowani do nauki, jeżeli istnieje wymierna wartość tego, czego się uczą. Zobaczcie Państwo, jak zmotywowaliśmy się nauczyciele teraz do nauki, zatracając się i czasami wręcz nie pamiętając o tym, która jest godzina i budząc się o 21:00, ojejku, a ja jeszcze jestem od 9:00 przed komputerem i właśnie zgłębiam tajniki Office 365, bo teraz się tym zajęliśmy. I wciąga nas to. I uczymy się, bo jest taka konieczność i jest to, ma to dla nas znaczenie, zajmuje to naszą uwagę, daje nam satysfakcję, kiedy się tego uczymy, kiedy nas ktoś doceni. To nic innego jak model ARCS znany nam z edukacji stacjonarnej. Jak duże miał znaczenie teraz w edukacji zdalnej. Jak warto o nim pamiętać w edukacji stacjonarnej. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, jeszcze raz, dobry wieczór. Proszę nie uciekać jeszcze. O, ktoś mi. Dziękuję bardzo, Justynko, że wróciłaś do slajdu. Jeszcze nie uciekajcie, jeszcze ostatnie 10 minut przedłużymy, no o 15 minut przedłuży się nasze spotkanie, ale mam nadzieję, że warto. Ja bardzo króciutko będę chciała jeszcze zaprosić Państwa do różnych ciekawych działań, rozwiązań, propozycji, z których możecie Państwo skorzystać jeszcze w tym roku szkolnym albo w nowym roku szkolnym. Jeżeli już wiecie, co w swojej szkole albo w swoim warsztacie chcecie rozwijać, bo muszę też powiedzieć, że cała ta sytuacja była też taką szansą dla nas jako organizacji. Wiele wydarzeń, które do tej pory robiliśmy stacjonarnie, robiliśmy teraz online. Dzięki temu tak naprawdę mogliśmy je bardziej upowszechnić i włączać w nie dużo większą grupę osób niż było to do tej pory. Zanim jednak o tym Państwu opowiem, chciałabym, żebyście Państwo weszli na stronę www.menti.com. Adres jest podany na slajdzie. To taki eksperyment, mam nadzieję, że się uda. Możecie to zrobić za pomocą telefonu albo otwierając nowe okno przeglądarki. I jak ta strona Wam się otworzy, to prośba jest taka, by wpisać kod 27 58 38. 27 58 38. Znajdziecie tam takie pytanie. Bardzo krótkie, z prośbą o trzy krótkie odpowiedzi. Co zabieram ze sobą i przeniosę do swojej codziennej praktyki? Przy czym to może być to coś z tego webinarium, to może być coś z kursu, a to może być coś z waszego doświadczenia edukacji zdalnej. Ja na chwilkę schowam prezentację, a udostępnię swój ekran, bo chciałabym, żebyście Państwo zobaczyli, co wy zabierzecie ze sobą z tego czasu, który jest tutaj za nami. Mam nadzieję, że mi się to uda. Trzymajcie ze mnie mocno kciuki. Już Państwo się tutaj dzielicie. Nie wiem, czy to widzicie. Tak, 18 osób wypełniło. Zapraszam kolejne osoby. To są wasze głosy, to są wasze refleksje, wymiana informacji, radość, radość ze wspólnoty, kontakty, relacje. Zobaczcie, ja nie postawiłam tego w środku. To ten system pokazuje, co pada w waszych odpowiedziach najczęściej. Te relacje są cały czas w centrum uwagi. Nie spodziewałam się, że tak będzie wyglądało, ale Sami Państwo widzicie, a może się spodziewałam. Możecie Państwo to cały czas na bieżąco uzupełniać. Jeszcze na koniec tego webinarium spróbuję to pokazać, a na pewno udostępnimy tę wspólną
mapę tego, co Państwo zabieracie na naszym blogu, a na pewno też na grupach facebookowych. Wróciłam do Państwa. Proszę mi dać chwilkę, tylko otworzę prezentację. No właśnie, jak tego słuchałam, to muszę Państwu się przyznać, że zachciało mi się wrócić do szkoły. Zachciało mi się, żeby moje dzieci wróciły do szkoły. Nie dlatego, że mam już ich dosyć, ale dlatego, że wydaje mi się, że to też będzie już inna szkoła niż ta z kwietnia. Więc w całej tej sytuacji także to jest ten potencjał. Ta zmiana, która się wydarzyła w tak bardzo krótkim czasie. Ja bardzo króciutko chciałabym zaprosić Państwa do różnych rzeczy. To jest bardzo subiektywny wybór, mój osobisty, rzeczy, które są dla mnie istotne, coś, co robimy w CEO, ale też pozwoliłam sobie tutaj w tej prezentacji umieścić inne ważne praktyki, rozwiązania, które możecie Państwo śledzić, którym się możecie przyglądać i wykorzystywać w swojej praktyce, adekwatnie do tego, który obszar chcecie wzmacniać. Jeśli Państwo tutaj pisaliście na czacie, że brakuje Wam wspólnoty w szkole, że nie zawsze dyrektor jest taką osobą, która Was wspiera, myślę, że to jest też taki dobry moment, żeby zacząć wspólnie rozmawiać o tym, jakie Wasza szkoła chce mieć podejście do nauczania. My zapraszamy do takiego kursu internetowego Rozmowa o nauczaniu, zapraszamy też do dyskusji o tej naszej filozofii uczenia, strategii uczenia się, jakim jest ocenianie kształtujące, ale zapraszamy też do lektury widocznego uczenia się uczniów. To jest taka książka, w której tak naprawdę można zobaczyć, jak wszystkie te refleksje, to, co uznaliśmy, że naprawdę pomaga naszym uczniom się uczyć, to zostało przebadane przez Hattiego i rzeczywiście działa. Jeśli chodzi o warsztat pracy, to do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej kierujemy kurs Matematyka pierwsza klasa. Takie pomysły na to, jak uczyć matematyki lepiej, ciekawiej, bardziej angażująco i bez podręczników. Tutaj już była mowa na czacie o tym, że publikujemy nasze webinaria na kanale YouTube. Ja tutaj gorąco chciałabym polecić webinaria Szkoły dla Innowatora. To jest taki program, który jest bardzo laboratoryjny. Generalnie on nie planował robić tak dużych otwartych wydarzeń właśnie jak webinaria, ale przez tę sytuację musieliśmy się trochę przenieść do sieci. I tam się znajduje na przykład nagranie webinarium o interdyscyplinarnych zadaniach edukacyjnych, czyli już nie tylko o zadaniach, ale również o tym, jak to robić międzyprzedmiotowo. Gorąco zachęcamy. Justyna mówiła o tym, że trzeba szukać takich tematów i obszarów, które będą zaciekawiać uczniów, jakoś angażować ich w to, co się dzieje dookoła i na pewno wszystkie propozycje naszych programów edukacji globalnej są takim kierunkiem, który pomoże nam właśnie tego ucznia zaangażować. No oczywiście przy uczeniu się uczniów niezmiennie polecamy ocenianie kształtujące, zeszyt, o którym mówiła Natalia, ale też plan daltoński, czy pedagogiki takie jak Freinetowska, czy Montessoriańska, tak, one wszystkie są tak bardzo blisko ucznia i tak bardzo podmiotowo traktują ucznia, że te rozwiązania choć od siebie różnią, te podejścia się od siebie różnią, to wszystkie tak naprawdę prowadzą do tego samego, do tego, żeby ten nasz uczeń uczył się w sposób pogłębiony. Przy relacjach z uczniami, no to nieodmiennie porozumienie bez przemocy, ale też wychowanie przez czytanie Fundacji Cała Polska czyta dzieciom, nasz program Szkoła Tolerancji, czy metodologia Klubu Dobrej Rozmowy, to również doświadczenie, dobra praktyka wypracowana w Dziale Edukacji Globalnej. No i wreszcie szkolna wspólnota. Państwo nie mówili na czacie, mówili na czacie o szkolnym wolontariacie. Tak, cieszę się, że zdalnie też można pomagać, ale też przecież uczniowie są cały czas samorządem uczniowskim, tworzą szkolną społeczność i być może to jest ten kawałek, który też warto wzmacniać jeszcze teraz, a już na pewno po powrocie do szkoły. Ta partycypacja, tak, takie tworzenie przestrzeni do podejmowania decyzji jest tutaj strasznie istotne. Linki do tych wszystkich inicjatyw kleimy tutaj na czacie, ale też podepniemy pod to webinarium. Państwo też otrzymacie newsletter, w którym będziemy Wam polecać różnego rodzaju inicjatywy i propozycje, które po prostu tak naprawdę mają wzmacniać Waszą szkołę i ją rozwijać.
I na koniec taki podarunek. Państwo, którzy śledzą naszego bloga, już pewnie mieli okazję przeczytać o tym. Od dzisiaj albo od wczoraj wieczorem, nie pamiętam, na blogu dostępne są pierwsze dwie części takiej publikacji, która powstała przy współpracy Danuty Sterny oraz nauczycieli, nauczycielek, mentorów i mentorek, z którymi Danusia współpracuje. No i to jest publikacja, która mówi o tym, jak edukacja zdalna stała się szansą na lepszą szkołę. Na lepszą szkołę, czyli taką, w której poprawia się proces uczenia się ucznia, lepiej planujemy lekcje i te lekcje są wartościowe i pomagają uczniom w uczeniu się, ale też budują relacje. To jest taka szkoła, w której nasz sposób oceniania tego ucznia rozwija i usamodzielnia w procesie uczenia się. To jest też taka szkoła, w której więcej współpracujemy z uczniami, ze sobą, z rodzicami, ale to jest też to, o czym mówiła Justyna już na koniec, że mądrzej patrzymy na nowe technologie i jeszcze lepiej je wykorzystujemy. Cała publikacja będzie dostępna w częściach na blogu co.org.pl, a dla naszych kursantów wyślemy ją w całości. Tutaj mamy nadzieję, że to będzie taka dobra lektura, dobrze też korespondująca jakby z tym optymizmem Natalii i z takim bardzo systemowym i uporządkowanym podejściem do powrotu do szkoły Justyny, za co bardzo zresztą dziękuję. No i na koniec podziękowania. Oczywiście dziękuję wszystkim uczestnikom i uczestniczkom. Było nas ponad 900, nie wszyscy aktywni na Facebooku, ale kontaktowaliśmy się ze sobą w również inny sposób. Dziękuję wszystkim prowadzącym, ci z Państwa, którzy wzięli udział w całym we wszystkich webinariach, wiedzą, kto to był. Nie będę ich wymieniać już z imienia i nazwiska, są wypisani. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję moderatorom i moderatorkom, tym wszystkim osobom, które czuwały nad Wami w kursie. Dziękuję organizatorom, czyli Centrum Edukacji Obywatelskiej i wszystkim osobom, których Państwo nie mieliście okazji zobaczyć, ale bez których to nie wydarzyłoby się. I akurat te osoby chciałabym wymienić z imienia i nazwiska. To są Anita Nogal, Kasia Małek, Justyna Hachuła, Ania Sokolnicka, Jasia Stojak. Bez nich po prostu te webinaria, praca w tych modułach też by się nie odbyły. I bardzo dziękujemy wszystkim autorom i autorkom zasobów wypracowywanych w czasie tego kursu i publikowanych na blogu, którymi się też z Państwem dzieliliśmy. Na koniec mam taką prośbę, by ci z Państwa, którzy jeszcze nie wypełnili naszej ankiety, poprzez którą chcemy się dowiedzieć, jak jeszcze możemy Wam pomóc, nie tylko w edukacji zdalnej, ale w ogóle w poprawianiu polskiej szkoły, to zapraszam na Facebooku, ankieta jest jeszcze cały czas dostępna. Proszę, pochylcie się, piszcie szczerze, my naprawdę staramy się adresować wszystkie potrzeby, z którymi się do nas zgłaszacie. No dobrze, prawie wszystkie. Jak macie niedosyt, to zapraszamy na naszą zakładkę edukacji zdalnej na blogu co.org.pl oraz na naszego Facebooka. Dzięki temu będziecie na bieżąco wiedzieli o wszystkich otwartych wydarzeniach, publikacjach, które powstają i które pomagać mają Wam również jeszcze do końca tego roku szkolnego, ale też być może otwierać jakieś nowe horyzonty w perspektywie tego nowego roku. Bardzo, bardzo Wam wszystkim dziękuję. Cieszę się, że dzisiaj się nic technicznego nie wydarzyło. Jeszcze się oficjalnie z Wami pożegnamy, ponieważ mamy jakieś pomysły na to, co robić dalej, jak zagospodarować Wasz potencjał, Waszą energię na grupach facebookowych, więc nie uciekajcie z nich. Jeśli chodzi o zaświadczenia, to ten webinar był otwarty również dla tak zwanych wolnych strzelców i Państwo, którzy nie brali udziału w naszym kursie, będą mogli pobrać sobie zaświadczenie z naszego bloga, pod nagraniem webinarium będzie po prostu link, za pomocą którego takie zaświadczenie sobie pobierzecie. Natomiast jeżeli chodzi o wszystkich kursantów i kursantki, to zaświadczenie będzie dostępne w innym miejscu. My o nim szczegółowo napiszemy zaraz na początku tygodnia, w takim ostatnim pożegnalnym newsletterze, no bo to po prostu jest zaświadczenie za udział w całym kursie, we wszystkich webinarach i w tej pracy, w tych interakcjach na Facebooku. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję za ten głos, bardzo dziękuję. Wspaniały kurs. Na koniec jeszcze spróbuję zszerować ekran. Może mi się jeszcze pokaże.
to, co Państwo tutaj wypełniliście. A ja chyba się nie pokażę, bo coś mi zniknęło, przepraszam. To się już pożegnam. Życzę Państwu dobrej nocy i przede wszystkim dobrego weekendu. Odpocznijcie, nie włączajcie komputerów, nie włączajcie telefonów. Zajmujcie się sobą i swoim dobrostanem. Dobranoc.